No i kochani, w ten sposób zaczęliśmy naszą 3-tygodniową wyprawę. Przed nami podróż do Afryki, która będzie trwała ponad 10 godzin, a na miejscu spędzimy więcej niż 20 dni. A cała przygoda zaczęła się we Frankfurcie, gdzie czekaliśmy na nasz kolejny samolot. Wursty, frankfurterki kopie, jesteśmy w Frankfurcie. Sławne, sławne, sławne hot dogi. Ty wybierasz, kto płaci, wygrałeś. Kogo wybierasz? Za tego, że twój odcinek to może ty pasuje. Thank you very much. Chłopie. Ale jazda. Uwaga, moi drodzy, właśnie zdaję egzamin na kurs na śmigłowiec. Dzisiaj mam przedmiot człowiek o możliwości ograniczenia. A jeszcze przy okazji wyzywali tych skoczków spadochronowych, nas. Niech oni od skoczków no, się... Że ten. Jak to można z działającego samolotu wychodzić? Uczestnik tego zasłania. Karol, Germany. Weź kamerkę odpal, żeby wszyscy widzieli, wiesz, na lotnisku, że podróżujesz. O, test jest aktywny, dobra. Rucham test. Trudne są te pytania. No, no bo właśnie to jest taki przedmiot, cukrzyca leczona u pilota jest niebezpieczna z powodu zagrożenia. Nie mam cukrzycy. Nie, no hipoglikemia na pewno. Hipoglikemia, no. No nie rób zatwierdź, chłopie. Zatwierdź, chłopie, mam wyjebane. I co? Moim zdaniem... No, chłopie, 100% patrz. 80. Ale kurwa, fart. Jeden błąd. Dwa błędy. Ale fart, chłopie. Dwa błędy? No. Ale gdybyś miał 70, to byś nie zdał. Tak. Dziękuję bardzo. Zdane na lotnisku. Także widzicie, da się pożytecznie spędzić layover, jak to mówią. Sytuacja, która zdarza się bardzo rzadko, czyli że samolot jest pusty. Praktycznie cały pusty. Złożyło się tak, mamy pusty samolot i jest lot w nocy. Ja instaluję też jakieś programy na ostatnią chwilę, mam nadzieję, że zdążę. Chcemy wysyłać materiał do chłopaków w Polsce szybciej. Po prostu zmniejszamy pliki, wysyłamy chłopaków w Polsce, oni już mogą działać, a jak przejdziemy do Polski, to podmienimy na oryginalne, które już są dobrej jakości. Już dwie pierwsze baterie. Od teraz zaczyna się też test naszej organizacji. 20 po 12, a to już sobie tutaj smacznie chrapie. Ja też się kładę spać. Trzeba się wyspać przed jutrem. Chciałbym pochwalić Karola za jego angielski, który naprawdę jest dużo lepszy. Także tutaj Duolingo robi swoje, dzieci uczcie się, bo po prostu warto języków, nie? Jezu, jakie twarde lądowanie. Pierwsza walizka jest, ta ze sprzętem, więc tak naprawdę ważniejsza, bo jakby się zgubiła ta druga, to tylko nie mam ubrań. Jest, jest, twoje tam, nie? Tak, tak. Kiedy wiesz? Nie masz swoich bagaży, ale bierzesz od dziewczyny, nie? Boję się pierwszego spojrzenia tego Kairena na mnie, no nie? Właśnie jest, jakaś p***a, kurwa, przyjechała z plecaczkiem i dwoma różowymi walizkami, wiesz co? Hey Kairen, where are you? We are at the airport. Czujesz to? No, ktoś jara jointa. Chłopie, moje... Ale co, tu jest zdekryminalizowane? Wiesz co, nie możesz mieć, wiesz, nie możesz handlować, ale możesz mieć na własny użytek. A ile możesz mieć na własny użytek? 500 geta. Oh shit, my bro. Jak? Hey. How you, my brother? Perfect. Jaka? Karol. Karol, nice to meet you. Nice to meet you. Welcome, welcome, guys. That's a lot of equipment that we've got. Look, brother, this is our home, mate. This is gonna be our house. Co? Jakiś kamień papier to z przodu, nie? Dobra. Z przodu się dam. Just a present for you, my brother. Welcome. Oh, thank you. I don't drink alcohol at all. You don't drink at all, no, eh? No, no. Good to have you guys here. Yeah, it's good to see you again, bro. Yeah, I can't believe it, bro. When you said you're coming, eh? So tonight you're gonna stay at Kwano King, which is just across the border. Beautiful lodge. So we had David Dobrik for 4 days. It was f***ing epic. So they came on a Discovery Roadshow and we hosted them for 4 days. You'll experience it. Look at South Africa, eh? Carol, take note, eh? Because Jakey's been here. You see, our infrastructure is very good. Yeah, our road condition, our signage. Yes. But you'll see, as soon as we cross over to Botswana, it's like we're in a different part of the world, eh? I didn't know this. So this is new for me. You'll still see people living in mud houses. Yeah, have a look. It's a satellite phone, right? Satellite phone. Kairen, yes. So that's just in case of an emergency. It's going to be our only form of communication. Pierwszy przystanek, właśnie jesteśmy w sklepie. Kairen, zajebisty ziomal, popowiadał nam jakieś historie. Zajawa, straszna zajawa. Nie wiem dlaczego, ale miałem wrażenie, że Afryka jest taka jakby mniej rozwinięta. W sensie nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, po prostu z jakiegoś powodu miałem takie odczucia, nie będąc tutaj nigdy, ani nie sprawdzając tego, ale tu jest
przynajmniej tutaj w centrum, w Johannesburgu i w okolicach, bo już jesteśmy kawałek dalej, jest totalnie git. Normalnie knajpka, podchodzi ziomal, pyta się cię, czy coś chcesz, zamiarasz u niego, nie musisz wychodzić z furki nawet. Tak jest, ale jak się wyjedzie dalej, to jest... To nic nie ma. No dokładnie. Tak, no że ale jest, fajnie, fajnie. Ale jest właśnie, mi się to podoba w Afryce, że jest i przypałowo, i jest tak, że, no, że totalnie nie przypałowo. Mordo! Kajlen nam już kupił pierwszą rzecz. Co to jest? Wysuszone k***a mięso. Żuję sobie taki kawałek. Dobre. Spędzając czas w południowej Afryce, pojechaliśmy do jakiejś fajnej galerii coś zjeść. No normalnie jest galeria, wszystko w niej działa, eleganckie sklepy są. Kurde, w sensie mega kozak, ale tak jak Patec mówił, tutaj jest mega kozak, ale są też miejsca, w których nie ma nic. I właśnie do nich musimy pojechać. Siadamy w takim miejscu, żebyśmy widzieli samochód. Tak powiedział, że chcę tak? Tak. Tak. Gadamy sobie i w ogóle zapomniałem, żeby nagrać, że w ogóle coś jemy, stary, nie? No widzisz? Tak się to gada tutaj, siedzimy, opowiadamy. Yeah. That's cool. Really nice, bro. Yeah, you went like really good. Przez całą podróż towarzyszył nam Kajren, przewodnik, którego Patec poznał na swoim poprzednim wyjeździe. Od kilku lat prowadzi on swoją firmę, organizuje właśnie wyjazdy dla ludzi w RPA, ale raczej działa jako szef, ma swoich po prostu pracowników. Jednak z nami zdecydował się pojechać, mimo że ma żonę, czwórkę dzieci. Wziął ten wyjazd na poważnie, tak samo jak my. Cały czas te ciężarówki, nie? Po lewej mijamy, po prawej, które tutaj przewożą platynę. Tutaj jest platyna w tym rejonie. Trzymali drogę, bo tutaj wylewa się, w sensie woda, bo jest teraz ta pora deszczowa. Ona po prostu wypływa z ziemi i oni pod spodem robią takie rury, żeby zrobić odpływ po prostu. Zmieniła nam się pogoda. Teraz zaczęło padać właśnie, ale udało mi się złapać na dronie, to mega ładnie to wyglądało. Jak cała ta chmura przechodziła przez drogę. Przyjechaliśmy do Afryki w porze deszczowej. Wiedzieliśmy o tym, z tego powodu miało być kilka plusów. Na przykład mała ilość turystów, ale też nam to troszeczkę poprzeszkadzało. Na przykład bardzo mocnymi opadami deszczu. Ale ta pogoda się zmienia bardzo szybko, bo dosłownie 10 minut temu padało, teraz znowu wali słońce potężnie. Nice. It looks really nice. Feel that. Yes. Nice. This is all our emergency stuff. And then underneath, yeah, this one. But this, all of our shit, that's why I said we got to pack it nicely. Can you see? All of our kitchen equipment, whoa, everything comes out of there. Water tank, we fill it up that side. Nice. Perfect. Stwierdziliśmy, że robimy też Pokédex zwierząt. Nazywałem to Afrikadex. Afrikadex, Afrikadex mamy. Giraffe. Stary k***a. Oh my f***ing god. Nice little. Females go into estrus and it's time to reproduce. Your males will neck each other, so they fight by hitting the necks. Yeah, this is f***ing awesome. To jest najfajniejsze, nie? Teraz mieliśmy przedsmak, bo one są dzikie, tylko akurat były przy drodze, nie? Przy drodze, a mają ogromne po prostu pola, nie? Dzisiaj właśnie taki dzień bardziej w podróży, no bo musimy dojechać na miejsce i stamtąd już będziemy te tripy robili mniejsze, nie? No i granica. Żeby przejechać przez granicę, trzeba w ogóle wyjść z auta. Hello, sister. Hello. Oh, na regionie na kurie gomorą. Thank you. Thank you. Are you together? Yes, yes. Musimy sobie zdezynfekować buty, żeby nie przewieźć chorób, które są, które mogą zarazić im... Śmieszne, co? Krowy, no. Co to się kupuje miejsca w kolejce? No. Ale grubo, ale grubo. Welcome to Botswana. So this is for our friend? Yes. This one is yours? Zajebiste gote. No jest na razie tak właśnie bardzo jeszcze luksusowo, ale to pierwszy i raczej jeden z niewielu dni, kiedy tak będzie. O, Patec, jaka księżniczka. Za chillowe jest takie łóżko, kurwa. W sumie jak będę dorosły, muszę mieć łóżko z czymś jak takim, będę, nie? Jak będę dorosły, no dobra. Ej, kąpiemy się jutro czy nie? Damy taki challenge w ogóle bez kąpania całego. No nareszcie jakiś kurwa. I w ten pierwszy dzień mogliśmy zaznać jeszcze trochę luksusu, jednak kolejne będą już rozgrywały się w buszu. Noc była naprawdę mocna, no bo za każdym razem, gdy tylko coś usłyszałem, się budziłem, a gdzieś też od 6 rano małpy nam skakały po dachu strasznie, więc ogólnie było tutaj mega zabawnie.
Nie ma ciepłej wody! Ale jednak się troszeczkę bałem, bo mój mózg był przyzwyczajony do ciszy i tutaj za każdym razem, gdy jakiś dźwięk po prostu się pojawiał, troszkę byłem w takim półśnie, budziłem się i sprzypał, bo wziąłem sobie tylko jeden dysk, 4 tera, no i okazuje się, że totalnie to nie starczy. Po jednym dniu nagrywek mamy 500 giga, bo jesteśmy teraz już na Zadupiu i tu nie ma za bardzo takich rozwiniętych miast, więc za każdym razem, gdy będziemy w jakiejkolwiek wiosce, szukamy tam dysku. Także to był tylko postój, żeby przespać się, bo długą podróż mieliśmy wczoraj. Szef kuchni przyszedł zapytać się, czy go polecimy. No, ale podszedł w ogóle nas w ten sposób, że no, że miał sen o nas, nie? Że wszystko się spełnia. Only way, man, if you don't ask, you'll never know. You'll never know. Exactly. No, you're gonna stuck here forever, like. Tonight's our first night that we spend in the real wilderness. Perfect. Okay, so it's good to see that you guys have got all your equipment, everything's charged up and ready. Because we're gonna get to a pitch black camp. It's not gonna be electricity, but the most important factor is that we're gonna be staying in an unfenced camp tonight. Rule number one is you never run away from any animal, okay? Stand your ground, make yourself visible, and make yourself heard. So clap your hands, whistle. And what is the average salary here in Botswana. So because South Africa, we count that it is around $150 a month, right? A month, yes. Well, yeah, you could basically work off double that amount. So call it between 300 and 400. Są GoProsy, są kamery, drony, wszystko. No i mamy też prąd w aucie. Tam mamy przetwornicę. Okay. Ona po prostu daje nam prąd z akumulatora z samochodu, jak jedziemy. Możemy się ładować w trakcie jazdy. Botswana nie jest tak rozwiniętym krajem. Z tego powodu bardzo wiele osób żyje dalej w glinianych domkach. I stwierdziliśmy, że chcemy zobaczyć, jak to życie wygląda. Pośród niczego ludzie mają domy, są samowystarczalni, tak? Czyli jakby wszystko robią sami, od wody po jedzenie. Karim chce nam to pokazać i zagadał tu z lokalsami, czy po prostu nie mają nic przeciwko, żeśmy wbili. So they live totally like separate from the world and yeah, so just use what they have here, right? 100%. They're 100% self-sufficient, hey? So they live off the land, you can see, growing their own crops over here. Dumelarma, dumelara, hello. Traditional this beer. This is traditional beer? Yeah. What do you think? We should try, I think I should try. Why don't we talk to the bear? Oh shit, oh, that's a tough one. Tough one. This one is a big one. Watermelon. Okay. Watermelon? Yeah, watermelon. Okay, okay. To jest ich pokój, nie? Tak. Those are the clothes, this is the everything, yes? Zaraz się pożegam z tego piwa. To piwo było takie niedobre? It's much cooler. It's much cooler than outside. And this is made from the... Yeah. From the mud. To jest z gliny w ogóle. Tak, to jest mudhouse. To jest mudhouse. To jest strony. Mega mocne. Patrz, stary, masz szczoteczkę do zębów tutaj wsadzoną. Oj, sorry. This is the beer? Traditional? Traditional beer. Okay. To się on cały czas robi, nie? Tak, to jest tak, tak, że on tam cały czas drożdże, fermentuje, tak. Nie? Czuć tymi drożdżami, jakby to w ogóle tak. Same drożdże były stare, nie? New house. Okay. New house. To jeszcze jest niezbudowany dom po prostu. And they said it will last for 100 years, the traditional mud. So this one stays for 100 years, yeah? Yeah, for how long? Nago. To burn. Okay, 2 days. Czyli to schnie sobie po prostu, żeby później na dach dać, okej. Okay. This is yours, yeah? No. And yours, okay, okay. You're the boss. Sunflower, okay. Sunflower. Oh, słonecznik. Yeah, you can see it's gonna start opening, eh? 100% samowystarczalni są tutaj. Wszystko samemu robią. And cow. And the cow. Okay, so they use this to orać, yeah. Plant and kopie, orają. Tym orają pole sobie. Mega, mega mocno. No i w ten sposób żyją tutaj ludzie, o wszystko muszą zadbać sami i mówiąc o wszystko, mam na myśli dosłownie o wszystko, bo do szpitali jest daleko, więc używają na przykład jakichś tam roślin do tworzenia produktów, które mają im pomóc. No było to po prostu ultra ciekawe doświadczenie, ale można było też tak zastanowić się nad tym, właśnie jak oni żyją, jak niewiele im potrzeba. Show me, I need to eat caterpillar. Funny worm. Ej, monaty mogą mać. Monaty means it's nice. Zdrówko, Kairen. Ja to umrę.
Takie chipsy, takie jak te robaki w Polsce co jedliśmy. Nie. It's not bad. Oni tutaj jedzą właśnie moro z tymi robakami. No. Zazwyczaj przez Stąd cały pap, rok. Przez, tak, przez Czyli cały rok. Czyli tym jedliśmy. Przez cały rok. I zwierzaka zabijają tylko na święta tego, bo nie ma tak dużo ich. No tak, tak. To jest takie doświadczenie, że możesz się zatrzymać i zastanowić chwilę, co? Nad żyćkiem. Powiem szczerze, że chciałem coś takiego zobaczyć na własne oczy zawsze, nie? Że to jest mega, wiesz, ciekawe, że jakby dalej życie może tak wyglądać, nie? I są miejsca, w których to tak wygląda. My jesteśmy przyzwyczajeni do, powiedzmy, cywilizacji tak bardzo mocnej, nie? A tutaj tak naprawdę wszystko robisz samemu. Próbujemy dom, jak się nazywa? Przed Fronicę. It is on, yeah? Yes, pracuje. Yeah, it is working. Ładuje, stary. Zajebiście. The biggest problem in Botswana is the cattle that just roam free. So just take notes, because we're going to cover a big portion of Botswana. How many wrecked cars you see at the side of the road? Cattle are just everywhere. Everywhere. Wherever you drive in Botswana, you see cattle. Cattle everywhere at the side of the road. Zbyt dużo jest tutaj w nocy, szczególnie zwierząt i po prostu są wypadki, nie? W nocy nie widzisz, a w dzień też są, nie? W nocy nie widzisz. When you're in Botswana, you're so far away from civilization that in the event of an emergency or a petrol cap that bursts, there's no one here to save you, man. Okay. There's no fire brigades that can come or fire departments to stop the fire. So, yeah, it's very unfortunate, but this is Africa, eh? Przystanek na trasie. Szukamy dysku. I ziomal, pracownik wyszedł ze sklepu, idzie gdzieś z nami, chyba do jakiegoś takiego swojego, wiesz, ziomala, tak mi się wydaje, bo patrzył za siebie, czy tak jakby szef na niego patrzy, wiesz, dochodzi. How big, bro? How big is it? How much? This one is one. One tera? If you order, can you get some on, when are we leaving? The 24th, before the 24th. We want like five teras, if you have. Stało się coś niemożliwego. Okazało się, że to się dało ogarnąć. Ile? 800, tak? 800 za dwa dyski. 800 za dwa dyski, 4 tera łącznie. Jest git. Tylko aby się nie zepsuły, nie? W takim miejscu znaleźć, naprawdę niesamowite, zobaczcie. 20-30 km mamy do naszego kampa, więc jeszcze sporo. To jest ostatnia wioska, którą mijamy. Także proszę Państwa, do naszego Afrika Dexu wchodzi impala i zebra. Mamy to. We've got some kudu over there. Kudu, A kudu is much bigger than an impala, and the coloration is also different. Whoa, he's looking at me right now, like a boss. Niesamowite. Stary zebry sobie stoją za oknem, rozumiesz? Stary. A to jest początek. It's a black back jackal. And it gets its name from the black coat on top of its back. This one looks really nice, like a little doggy. Yes, yes, mamy kutta pierwszego vulture'a, proszę Państwa, sępa. Chłopie, African Dex, to będziemy mieli chłopie z 50 pozycji na koniec. Widzę pierwszego słonia w życiu. Nice. What a view. Impala, zebra and elephant in one picture. That's crazy. On wygląda stary, jak był miał z 1000 lat, nie? Ten słoń. Wyjechaliśmy i jak w Jurassic Parku się czujesz, nie? Ale moi drodzy, to jest niesamowite, jak dużo jest tych zwierząt tutaj. To jest najbardziej cały czas, niesamowite. Cały czas, nie? W sensie stary, wiesz, 100 metrów i 10 różnych zwierzaków, nie? Kolejne 100 metrów, kolejne chłopie zebry. Przed nami właśnie nasz kemp. Hello, Tuska! Hello, guys. Yeah. Karol, nice to meet you. Are you back up already, eh? Yeah. Ja, ale stary, mega mocno. Normalnie będziemy żyli w buszu, w dżungli. Thank you. Mocno, mega, mega mocno. Zbiornik na wodę. Łazienki. Prysznicę. Stary, chcesz coś zobaczyć? O, zajebisty! I gościu mówi, że nie gryzie, także na chillu, żebym sobie tutaj mieszkał. Kozacko, no. Gotowy na przygodę?
Oczywiście. Macie taką lodówkę, gdzie są rzeczy. Za nie trzeba płacić. Okay. I bierzesz sobie coś. You know what time is it? It's beer o'clock. Beer o'clock. Popatrz, mamy swoje karty, nie? For all of us. All right. So, can we put it just on one? Yes. Ogarnęliśmy sobie wszystkie rzeczy. Jesteśmy w samochodzie, tym ich samochodzie. I będziemy jechać na małe safari, takie pierwsze. To się nazywają chyba game drive, takie coś. Powiedzmy, jest to takie safari, tylko że właśnie jeżdżone, tak? Wow! O k***a! Wow! O stary, co jest? Oh shit! Oh shit! He's so huge! To miejsce, czyli do Eco Training, ludzie przyjeżdżają na naprawdę długi czas, na kilka tygodni nawet, a my byliśmy tutaj sami. A to wszystko dlatego, że po pierwsze jest pora deszczowa, jak już wam mówiłem, a po drugie jest pandemia, więc to też spowodowało, że mieliśmy cały kamp dla siebie. Przed nami stado słoni. And what was the small one doing here, like throwing? Yeah. Trying to scare us away. Okay, okay. It's just the age. If you think back when you were that age. Yeah, yeah, okay, yeah. Yeah. A young boy. To było przepiękne, w sensie wow. Stary, to jest podupcone, czy to jest spaghetti bolognese? No. It's Botswana beef, nie? Also? Yep. Wow, ale pyszne. A ogólnie Karol przed swoim namiotem ma takiego śpiewa. Nie da się w ogóle tego... To jest za głośno, idę w ogóle. Wysiulak. Strasznie głośny ten robak. Mamy pobudkę o 5:00, więc... Trzeba chyba iść spać. Noc spędzimy w śpiworach oczywiście. Jest mi gorąco troszeczkę, więc mam nadzieję, że się nie ugotuję. Na pewno się będę bał znowu wszystkich dźwięków. I tak całą noc. Piękne. Good morning, Jacob. Good morning, brother. Z rana kawa, herbata i owoce gotowe, można sobie coś wziąć. Chciałem się przejść, zobaczyć co tu się dzieje. I na przykład tu jest kupa słoni. Były tu słonie. Podobno pod mój namiot lubią słonie przychodzić i sobie tam chillować. Zioma właśnie odebrał przez chwilę telefon, że w pobliskim jakimś game reserve gdzieś tam obok jest lew. Zapierdzielamy strasznie, zimno nam jest, żeby zdążyć zobaczyć lwa. Chyba mamy, stary. Co ty dajesz? To jest tak, że widzisz ten samochód i oni tam nie stają bez powodu, nie? Nie stają tam, widzisz? O, shit. Mamy go. O, stary, co jest? Ale my jesteśmy od niego z 15 metrów, 20 może. Mega blisko, naprawdę. Stary, taką łódź piękną. Lew tutaj je zebry, kudu. Generalnie to jest zwykle jego pożywienie. And how often do they eat? Maybe twice a week, three times a week. Okej, okay, okej. Okay. Do Pokédexów wjeżdża lew, nie? Tak. Ma takie ślady na nodze tylnej, łapie tylnej. I to znaczy, że jest młoda. Ta po lewej, a ta po prawej jest chyba starsza. Wow. She was yawning and you could see. Po tym jak lwy ziewają, można mniej więcej przewidzieć, że zaraz będą wstawały. To jest po prostu taka oznaka, że się przebudzają. W sumie podobnie do nas, tak? Wchodzą na drzewo, w ogóle rozciągają się, stary. O, tego właśnie teraz ostrzam sobie pazury. W ten sposób, co robią, ten patyc nagrywa. Nice, stary, lwa, k***a, z takiej odległości, rozumiesz? Zjechaliśmy, jedziemy już off-road i zaraz zatrzymujemy i będziemy z buta próbowali coś znaleźć. A wiesz, że tutaj każda rzecz jest z jakiegoś powodu, nie? Czemu są te uszy, k***a, żeby lepiej słyszeć, nie? O, cała rodzinka słoni przed nami. Ale to wygląda ślicznie.
How old is the baby? That could be about 2 weeks old. 2 weeks, oh my god. Patrz, ale jak wjechaliśmy tych gęstszych buszy, to już nie ma tak dużo zwierząt, bo dla nich to jest niebezpieczne środowisko, wiesz co chodzi? Ci predatorzy, tak, predatorzy mogą się schować łatwo upolować. Ciekawe jest też trochę to, jak góry tutaj wyglądają, bo po prostu jest płasko wszędzie i nagle wyrasta góra. Ten Beskidy Zebra to jest taki po prostu koń. Pomalowany koń, kopie w paski, nie? Struś, struś. Struś, stary. Niektóre zwierzęta są, wiesz, mniej wystraszone, niektóre bardziej, to strusie są raczej ostrożne bardzo. No, puchliwe. Chowają głowę w piasek. Największy ptak na ziemi, strusie. W Pokédexie, w African Dexie. Ciekawostka a propos zebr jest taka, że nie można, jakby ktoś chciał, nie można na nich jeździć jak na koniach, mimo że to takie pomalowane konie, bo mają za słabe plecy. Dojechaliśmy. Fajnie, fajnie będzie zobaczyć coś ciekawego też z buta. To jest... dużo ciekawsze jest niż jeżdżenie w samochodzie. Czujesz się inaczej. Few hand signals. So this is stop. This is freeze. So this is a very serious one. So if we do have something that's very close to us, just try to stay in your same position. Don't try to like, you know, balance yourself and just put your leg down and stay still. Tak więc zostaliśmy przeszkoleni, jak mamy się zachowywać, a przede wszystkim, żeby nic nie mówić podczas tego, gdy idziemy po buszu, bo możemy wystraszyć zwierzęta. How the elephants were doing that damage, eh? Yeah. With their tusks. And why they do this? To eat the buck, feeding on the buck. Oh, okay. A, czyli one jedzą korzeń, rozwalając go najpierw. Korę rozwalając go najpierw tkłami, tak? Tak, bo ma dużo wody. A zwierzaki to nie wszystko, co można tu spotkać w Afryce, bo spotkaliśmy też na przykład ślady naszych przodków. To, co teraz widzicie właśnie. Ciekawe, co? Do people build this so they can gather more water? Water, yes. A, okej. Okay. W ten sposób właśnie celebrowali sobie, żeby świętować, jak zabiją zwierzę. Sobie rysowali na ścianie. Tutaj łuki ostrzyli. Znaczy nie łuki, tylko strzały. I tu. A w trakcie tej wyprawy dowiedzieliśmy się też mnóstwo rzeczy o ciekawych roślinach. For their seeds to grow, you know. This one is work like antivenom, right? Yeah, the leaves. For the snakes? And the bark, yeah. When you eat like the roots, right? The roots, yeah. So the morning glory is much harder. Yeah. Jak to zjesz korzenie, to masz wybrane większy namiot. They're pregnant and she doesn't want it. They drink the roots and that will kill the unborn baby. Wow, man. Skrzak, który powoduje aborcję. Mocne jest to, że jakiś dźwięk jest, oni się zatrzymują, wiedzą już co tam jest. O, zobacz. Wracamy teraz do kampu i co? Śniadanie. O 10. 10.15 śniadanie będzie. W całym kampie nie ma w ogóle prądu, więc żeby ktoś coś sobie właśnie naładował, można specjalnie odpalać agregat. Jest tylko 3 godzinki prąd. Te pory właśnie, kiedy jest chłodno, są najlepsze, tak? No bo zwierzęta wtedy są aktywne. Nie chcesz ominąć czegoś takiego i przez to trzeba wstawać rano i też wieczorkami chodzić oglądać, więc no generalnie drzemki w środku dnia wskazane. Normalnie słoń. Słońce. Elektrownia tutaj mała. Na 3 godziny. Na 3 godziny. Muszę zobaczyć. Przecież to wygląda tak pysznie. Obudziłem się troszkę wcześniej przed wszystkimi, o 14.30, o 15.00 mamy mieć obiad, też uznałem, że chcę sobie zrobić taki detoks cukrowy i muszę przyznać, że od początku nie zjadłem ani jednego słodycza, ani przekąski typu chipsy. A jeszcze jedną rzecz sobie obiecałem i z nią mi już nie poszło tak dobrze, otóż challenge pompkowy, chciałem tutaj codziennie robić pompki, więc zacznę teraz. Niestety, ale w całej Afryce jest ogromny problem z kłusownikami. Osoby, które zabijają zwierzęta, by mieć z tego pieniądze i robią to nielegalnie. Za zabicie na przykład nosorożca możecie iść na 20 lat do więzienia. Zasłania na 10. 3 ptaszki, ale piękny. Jeden jest pomarańczowy. Takie są niesamowite, naprawdę. Takie mają strasznie dużo właśnie takich kolorowych, wiesz, odmian, nie? Są niesamowite. Te ścieżki mogłyby się dać, są ludzkie, bo zupełnie tak wyglądają. To są ścieżki zwierząt. One idą do rzeki się napić i tymi ścieżkami sobie wracają. Macie 50% szans, jak się zgubicie w buszu, żeby dojść do rzeki. Po prostu idąc tą ścieżką w jedną z dwóch stron, tak? It's not very old, eh? But it's still fresh. It's wildebeest, right? Yeah, this is a gnu, yeah. Quite fresh.
And this was a solid male gnu, eh? If you look at here, just like your buffalo. Yeah, the boss, yeah, the boss is so big, yeah. Ej, ale stary, naprawdę, zebry to są takie... konie z bajki, tak jakbyś, stary, wiesz, wziął konia i powiedział jakiejś dziewczynie, żeby coś na nim namalowała, to pewnie by namalowała zebrę. Proszę Państwa, mamy żyrafę. Pierwszą tutaj tak dzikości... Nie widzieliśmy jeszcze. Nie widzieliśmy, pamiętam, jak przejeżdżaliśmy samochodem. Tam widzieliśmy żyrafy, a teraz po raz pierwszy mamy taką tutaj w tym rezerwacie, tutaj nie ma ich za dużo. Tutaj przy rzece może być właśnie dużo zwierząt ciekawych. Tak. No i proszę Państwa, cała rodzina słoni tutaj. Ale piękne niebo, piękne. Stary, to wygląda jak jakieś, nie wiem, jakbyś to pokolorował, no przysięgam. Wszystko cały czas sprawdzają, każdy krzaczek dokładnie, nie? Chodź, GoPro weź, Do you wanna shower now or after dinner? Weź GoPro. Should be warm. Ty, gdzie jest GoPro? Guys. Stay warm for a long time. We lose the GoPro. GoPro in the bush, I yeah, guess. Yeah, in the bushes. It's oh shit. Yeah. Znaczy, wzięliśmy więcej kamer, tak? Mamy jeszcze jedno GoPro 360. Nie było tam żadnego materiału. Gdyby był materiał, to by mi było dużo bardziej szkoda, no bo nie da się takich rzeczy odzyskać, a GoPro drugie można kupić zawsze, tak? Byłbym zły, gdyby się materiał zgubił. A tak to jeszcze jest szansa, żeby odzyskać to. Nie mogę się doczekać jutrzejszego dnia. Teraz najgorszy moment dla mnie, serio. Czyli pójście umyć zębów. I nie jest to przyjemne uczucie, jak... Opowiadałem ci, że w sumie niedawno to babeczka w łazience kąpała się, popatrzyła do góry i zobaczyła nam parta. Widzicie te oczy? No dobra, tym razem udało mi się ujść z życiem. Widzimy się jutro. Dobranoc. A czwarty dzień zaczęliśmy bardzo wcześnie, bo o 5 rano. Ale się wyspałem dzisiaj. Też jest tutaj taka zasada ciekawa. Za każdym razem, nieważne co robisz, zamknij swój namiot. Opowiadali nam na przykład wczoraj historię, jak na przykład hieny porywały dzieci z namiotów. Kajren kupił nam takie duże baniaki z wodą, żebyśmy sobie po prostu uzupełniali śniadanie takie jak wczoraj, owoce i po prostu płatki, jeżeli ktoś chce. W poszukiwaniach za GoPro, ale czuję, że może być ciężko. Padać siedzi w kurtce. Ja w bluzie i marzniem z rańca, to jest tak zimno, że koniec. Wczoraj zapomniałem czapki, dzisiaj już pierwsza rzecz, którą założyłem, czapka. No dobrze, to jest tak jak zwierzęta tutaj w buszu, nie? Zostaniesz w pierdol, to się szybko nie nauczysz, nie? Wiecie, jak wygląda postawa waszego kochanego twórcy. Bardziej się martwi o GoPro stick. Kurde, dużo gorszy jest ten stick, nie? No bo mieliśmy tylko jeden, a on jest długi, tak? I tylko jeden taki długi mieliśmy. Mega duża rodzinka słoni. Mega duża. Sobie wcinają. Chodzą razem. I jeszcze robią, walą bące. Tak? No. Mimo takich pięknych widoków jednak wysiedliśmy z auta, bo szukanie zwierząt pieszo bardziej nas kręci. Jest większa satysfakcja, jak się coś znajdzie. How old is he? Could be 2 months, 3 months. To jest kopieżów Mini Mike, jak mać ojciec. Mini Mike, pozdrawianko. Zobacz, tutaj twój zrób uciekł ci, jak coś zabraliśmy go od ciebie. Idziemy cały czas w ciszy, żeby zwierzę nas nie słyszały. Weszliśmy na górę i widać słonik i całą tą rodzinę. To jest chyba ta sama, którą widzieliśmy wcześniej. Wow. So this will be a kudu. Do you think it's natural death or predator? No, it was killed by a leopard. Bardzo dużo z tych roślin, jak opowiadają, jest związana w jakiś sposób z seksem, nie? Więc to jest ciekawe, że ludzie stary od zarania dziejów szukali, wiesz, pomocy, nie? Dig the roots, boil them in water. It helps you, makes you more fertile. You see those birds over there? Yeah. That's the culture. Something, either a lion or a leopard has killed something over there. Yes. Man, that's crazy. There's like a death signs. Yep. Sign of death. To jest taka mina. Stary, ty zawsze zobacz. Tak, masz taki języczek.
Taki jest ataki. Sam się kręci, stary, jak zobaczy coś i czeka, żeby reszta przyleciała. To jest znak, że bo on samemu okej, okay, może weźmie, ale zostanie przepędzony przez lata. Tak, a więcej to jest, wiesz, bardziej są groźni, to jest mega mocne. Niesamowite z natura. I teraz robimy olimpiadę, kupę Woldebista, pakuje się to do buzi i się strzela, dobra, okay, Karol. Where is the start, where is the start? Poczekaj, pokaż jak smaczne. Bez, tak jak trociny. Point your cameras in the valley, because oh man, yeah, that's good one. Często to są na przykład gry na imprezach, że robią tą olimpiadę gównianą i różne są tu konkurencje. Mega stromo. Tough one, bro. Yeah. Ale był taki moment, że myślałem, że troszeczkę, tak w 30 pozycjach, że mogę spaść, naprawdę. Ptak nawołuje, żeby każde inne zwierzę, nawet my, poszli do miodu, żeby go wzięli, bo on się boi, żeby mógł się z nim szczerować. I on wtedy sobie je ten miodek. Przemocny stary. Daje info, przyroda, daje rozumiesz? Info, że jest, daje info, nie? Tak, to jest informator, tak. He want to someone to do the job and he can share. Exactly, yeah. Symbiotic relationship we spoke about yesterday. Crazy, that's so fun. To jest ten sam, cały czas stary, znowu przyleciał do nas, znowu. Nawoływał, nie? Pomóż mi. Jak widzicie, właśnie mniej więcej tak wyglądają lekcje dla osób, którzy przychodzą do szkoły ekotrening. To są ludzie, którzy chcą być na przykład przewodnikami, chcą być strażnikami leśnymi. W ten sposób wyglądają ich lekcje, tylko pewnie więcej muszą zapamiętywać. I coś takiego, taki kurs, jakieś szkolenie bardziej. Dla kogoś, kto chce zostać ekotrenerem, trwa... Dwa razy po pół roku trzeba zrobić, żeby być... To 20 tysięcy voltów za rok kosztuje. 20 do 30 nawet. Zaraz będzie prąd. No, zaraz codzienna będzie dawka, można będzie się godziny, baterie idą. We have sausages, pork sausages. Być może to wiele osób zaskoczy, ale co jak co, jedzenie w Afryce było przepyszne. We saw the impala with yeah. the birds. We yes. saw this. Oh, yeah. yesterday. Yesterday, yeah. It was really interesting. Yes. And they are helping her, like taking insects and stuff like this from the ears, right? Yes. Jutro test mamy z tego, co tutaj było. Zajebiście, co? No. Teścik stary. If someone's don't pass the test, he cooks for the next time. Okay, that's first a good time. One, eh? So you but if we passed, we will cook together. Okay. Była taka historia, że to był bardzo uprzykrzający życie słoń. Atakował ludzi i pewnego dnia musieli go zastrzelić. Ale gigantyczna noga. Jedna część miednicy. I gdy tylko zrobiło się chłodniej, nie mogliśmy przepuścić okazji, by pójść na kolejny spacer, poszukać kolejnych zwierząt, zobaczyć trochę natury. Jedna grupa słoni kopie w ziemi, bo chce mieć stamtąd świeżą wodę. Jeden ze słoni przechodził przez środek i sypał na siebie piaskiem. Robią to po to, żeby się podrapać po plecach. Ciekawostka taka, nie zaznacz. Teraz widzicie, jak te słonie się bawią, ale generalnie właśnie w ten sposób one idą spać, czyli kładą się na boku przy jakimś takim, nazwijmy to, wzniesieniu, bo inaczej gdyby się położyły całkiem na płaskim terenie, nie mogłyby wstać, dlatego potrzebują jakiegoś takiego kątu, który im pomoże. Mega to było fajne, bawiło.
kąpiły się tutaj, kąpały w wodzie, wow. To było niesamowite przeżycie dla nas, zobaczyć jak słonie zachowują się w takim swoim naturalnym środowisku, jak się kąpią, jak się bawią, wow, pięknie. Jak jest zachód słońca. Czul kill away all the mosquitoes. To taką fajną poświatę tworzy kurz, który jest z ziemi, się unosi, ziemia. To jest wołowina, stary, z botswańskich świń. Tak. A to oznacza, że ona smakuje lepiej, w sensie inaczej, może w ten sposób, bo, no bo one jedzą liście z drzew, bo tu za bardzo trawy nie ma i dlatego masz inny w ogóle smak wołowiny. A ciekawostka dwa jest taka, że się to je rękami. Co jest grane? Dobra, ale zajebisto. Dzisiaj jest ostatnia noc, obiecali nam, że będzie najgroźniejsza, najstraszniejsza historia. Jesteś gotów? Oczywiście, że tak. He was guiding your mom in the daughter. Shit. The daughter managed to run up on a and then it attacked the mother. Yeah. Elephant tusk in the mother. What? Right here. Jesus. Yeah. Inside. Straight. F***ing hell, man. And into her hip. Shit, bro. Elephant? The guide was knocked on the ground. The elephant missed his chest just by half an inch. Half an inch away from death. Mm. Why they do this? They feel threatened, eh? Okay. But they are traumatized or something? Also? Yeah, could well be trauma, eh? Historie przewodników są przemocne, serio. No i jutro zwijamy się. Jezu. Tyle rzeczy zrobiliśmy, tyle rzeczy zobaczyliśmy i się nauczyliśmy. Wow, nieprawdopodobne. Good morning, bro. Ostatniego dnia już się najtrudniej wstawało, naprawdę. Tej nocy nie obudziłem się nawet na sekundę. A na śniadanko? Jak zwykle. Płatki i owoce. Bardzo fajnie. Mam ochotę. Ja robię 2-5, 2-5. No i tyle. Ej, co to jest, stary? O nie, patent. Kurwa, jak ty to włożyłeś? Ja p***ole. Włożyłeś tak baterię. Chłopie, mamy prąd tylko na 3 godziny. O, gotów? Na ostatnią przejażdżkę? Naprzeciwko nas są słonie i co ciekawe wiatr wieje w nas, czyli mamy dobrą możliwość i okazję, żeby spróbować do nich podejść. Wiatr może być waszym przyjacielem albo przeciwnikiem, gdy chcecie podejść blisko do zwierząt, no bo wieje w waszym kierunku może wam pomóc i trochę zagłuszyć wasze ruchy, w przeciwnym wypadku raczej pomaga temu, żeby zwierzę was usłyszało, więc no to jest taka ciekawa strategia. Heard us a little bit. Yeah, and then he lost us. Yeah, but you see it, they're such a big animal, but such small, small eyes. Yeah. So their vision is very, very bad, eh? Zupełnie coś innego, nie? Zobaczyć, wiesz, z bliska słoniki, ale tak z buta, nie? Thank you guys, it was awesome. No i co, pakujemy rzeczy, co? Po chodzeniu w tych krzakach, tego w sumie nie pokazywaliśmy, ale bardzo dużo robi się tu takich kujących jakichś, kurde, dziadostw. To jest jedyny prysznic, który ma tą główkę, więc jest łatwiej się umyć. Wreszcie po prostu jest rurka. A tymczasem nadszedł wielki moment, proszę Państwa, egzamin ze wczorajszego wykładu. Okay, I think I'm done, so I will get like a extra point, because I'm faster. Okay, we'll give you an extra point for that. No. Napisał tu, żeby poczekaj. Było, że więcej wie. Oh my god, I got 8.5 and you get 8. We pass, right? You passed. We pass, we can leave, we don't have to stay for a week longer. To było kto nie zna, dobra, czyli po prostu razem robimy jedzonko. Bye bye guys, bye bye. It was really cool. A small tip for the helping for so much knowledge. Thank you. Eh? It was like first stop, man. It is crazy. Yeah, yeah, fair. That's only gonna get better. Yeah. Proszę Państwa, jesteśmy na miejscu z powrotem w tym mieście, w którym zamówiliśmy dyski twarde. Teraz się okaże, stary, czy jesteśmy w dupie, czy jednak jest git. Hello, hello, how are you? Hello. Great, thanks. Yeah. So, do you have any good news for us? Yeah. Nice, that's nice. Chłopie, jakie zakupy. Nie wiem, czy to jest, wiesz, najgorsza decyzja w moim życiu, czy najlepsza decyzja w moim życiu. It's okay. Yeah. That's fine, thank you, brother. Thank you, okay. Thank you, guys. Thank you. Jesteśmy pośrodku niczego i tu jest sklep, w którym można coś ciekawego kupić, nie? Karmę dla psa, wszystko. Wszystko, czego zapomniałeś wziąć z domu na dziką wyprawę. Here. Okay. You got it. Look, we got the moment of truth, man. Yes.
Working. 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 Yeah. Yes. Yes. Well done. Man, well that's done. So good. No dobra, w każdym razie działa. Gdzieś stary, mamy dodatkowe 4 tera. Ten kamp jest dużo bardziej cywilizowany, zobaczcie. Normalnie jest tam jakiś sklepik, pamiątki i na przykład wychodząc sobie z recepcji widzicie skolopendrę, której nóżki się jeszcze ruszają. A to jest, proszę Państwa, restauracja. Tam jest w ogóle basen. Idziemy do restauracji, bo podobno to jest Wi-Fi. Internet. Internet. Zostawiłem tam laptopa, tylko w tym miejscu jest Wi-Fi. Więc miałem do wyboru albo zostawić w środku laptopa, albo zostawić go na zewnątrz. I na zewnątrz powiedzieli, że nie jest bezpiecznie, bo ktoś może go wziąć, nawet zwierzęta. Tym razem został w środku na całą noc. Nie mam pojęcia, co się tam będzie działo w nim, więc to jest zabawne, bo też jest odblokowany. Wyruszyliśmy, proszę Państwa, pierwsze safari. Ogólnie gramy troszeczkę na lekkich kodach, bo znajdujemy się w miejscu, gdzie te rhino są pod ochroną. To miejsce nazywa się Rhino Sanctuary, czyli jest to taki rezerwat. Miejsce, które jest ogrodzone, z którego zwierzęta nie mogą wyjść i jest bardzo dobrze chronione. Bartek, z Gen Z, nie przyjeżdżaj tutaj do Afryki. Nie spodoba ci się. There is a pile of shit and... Wow, they are flying? Oh my god, man! This one here, see this one? Yeah, oh my god! It's rolling that, the junk. They will fertilize it. So this is like honeymoon present. Like, oh my god, sweet. Karaluchy, które latają i jedzą kupę i są najważniejsze w łańcuchu pokarmowym, bo dzięki nim, no jedne z najważniejszych, bo dzięki nim się to rozkłada w ogóle. Bez tego by był po prostu jeden wielki śmietnik. Nosorożec akurat. Proszę bardzo, Karol. Pierwszy dostępny nosorożec. A szczególnie chronione są właśnie nosorożce, to one są najbardziej narażone na kłusowników. Ja już nie przyklejam, nie? Chłopie, już nie przyklejam, już się boję, więc nagrywam ręką. Wow! Where is the black rhino? Black rhino? Black rhino. Black rhino. To jest najrzadszy, tylko 6 w parku. Różnica jest taka, że black rhino je liście, a white rhino je trawę. Z drzewa, przez co te białe nosorożce mają głowę do dołu, a on ma głowę do góry i to nie jest... Really? Oh man, Jacob, record this. Niesamowite, że różnica między nimi jest taka, że jeden ma głowę w dół, jeden do góry i po prostu po tym się je rozpoznaje, stary, to jest niesamowite. Różnica, to jest crazy. How much? Per ounce is more than gold. Mocne są nosorożce, naprawdę są mocne, wow. Baby rhino, oh my god. Oh my god. Wyszliśmy sobie zbyt pochillować? Są nosorożce koło. Kurde, nie wiem jak zrobić osłoś na niego, poczekaj. Boże, ty powiesz. Mam. Boże, jest, byłem za tobą. Typowy patecki. Nic sobie z tego nie robi. W ogóle się nie boją, w ogóle. One są przyzwyczajone, że jakby ludzie nie są zagrożeniem, nie? Tak, ale to jest pięknie, stary, to jest no, jeden z takich mocniejszych widoczków, ładniejszych. Dojechaliśmy właśnie do kampa naszego. What's happened? Something staying in our roof, guys. Look like a lizard or something? That's no. Definitely not a lizard. It's some type of mouse. Te wszystkie oczka, które tu widzicie świecące, to są wszystko, no zresztą jak tu widać, antylopki. No dobrze, pora spać. Widzimy się o 5:00. Troszkę się spóźniliśmy, że Mariusz na nas czeka. A, jest 6:05. Elektrolity z rana jak śmietana, trzeba się tutaj suplementować. Wiem, jak znajdziemy jakiś ślad, będziemy próbowali wytropić nosorożce. And the track is from here to here. Ej, to wszystko na kolce, to jest przerąbane. Trafiliśmy tutaj na polanę i są dwie rodziny nosorożców. No
dinosaurusze właśnie mają bardzo słaby wzrok, więc muszą polegać na słuchu i węchu. I właściwie, mimo że na nas się patrzył dinosaurusz jeden, to on nas nie widział. Wow, pierwszy raz widzę stary kameleona w tym. W dzikości, na dziko. Oh man. Hello, buddy. Zajebisty ten kameleon. Oh, no i koniec, i to był chyba najcięższy spacer dla mnie, stary. No. Byś jakieś 3 metry przede mną, nie mogłem was znaleźć, nie? Serio? Tak, musiałem Kairna usłyszeć. Ej, serio, trochę się bałem, czy ten laptop tu będzie dalej. Kurde, prawie nic się tam nie wysłało. Bo okazało się, że oni mają tam 2 hotspoty, ja się podpiąłem do tego drugiego, bo on wtedy działał. Mi się wydaje, że będą jeszcze jakieś może 3-4 okazje do zgrywania. What is this snake? It's a brown house. Snake. It's okay to touch him? Yeah. Zbieramy się tym razem, zakupiłem sobie dużo przekąsek takich, powiedzmy, zdrowych. Dojeżdżamy powoli już do miejsca naszego kolejnego. Jesteśmy w Kalahari i to jest pół pustynia. Nie ma dosłownie nic, jest płaściutko. Więc tym bardziej ciekawe jest, jak ludzie tu żyją. Żeby mieć szerszą perspektywę, uznaliśmy, że po raz kolejny odwiedzimy dom lokalnych ludzi i zobaczymy, jak oni żyją. Zobaczcie, troszkę inaczej to wygląda. Dumela ra. Mają swoje krowy, mają swoje uprawy, tam mają arbuzy. So you eating plants, eh? Yeah. But you catching meat in the bush. Yes. Widok tego, jak ludzie tutaj żyją, był naprawdę niezwykły, dawał wiele do myślenia i był też na maksa ciekawy. To, w jaki sposób wykorzystują psy do obrony, czy też polowania, jak zdobywają jedzenie, wodę. Wow, to wszystko naprawdę dawało do myślenia i można było się zastanowić nad tym po prostu, jak my mamy wygodnie. And who stays in here? Where you got the drinking water? On the river, okay. Tutaj, proszę Państwa, jest domek dla kurczaków. One się tu chowają i przed słońcem, i przed lwami. Niesamowicie, co? Że oni po prostu sobie tak żyją. Tam jest ich rodzina, tam mają babcię, dziadka i po prostu tutaj mają drugą część domu. Przemocne to jest. Chłopaki mówi, że tutaj jedzie zwykle 7 osób. And the dogs are coming with us, right? So they can cover us. Yo! Galitiga. Mocne stary. Trzeba pojechać do rzeki w ten sposób, żeby, wiesz, wziąć wodę. No i weźmiesz wody. Nie masz skąd wziąć, nie masz skąd wziąć. Nie masz też w ogóle, jak wiesz, samemu jakbyś się miał nosić, to nie ma jak. Psy, stary. I za każdym razem, jak wychodzi, za tobą idą, żeby cię ochraniać, nie? Kładecki, zaraz wydupcymy się na bank. No i dojechaliśmy. This is the way you get the water, imagine. So mind-blowing, like, this is life, yeah. Każdy ma swoje wejście do rzeki, nikt nikomu tutaj nie przeszkadza. Oni mają swoje, kolejni tam mają swoje dalej. Żeby dojść do rzeki, mają 2 km, więc no, z buta ciężko. Tak, nie da się dźwigać coś takiego, nie? Niesamowite. To jest po prostu życie ludzi tutaj. So you save the cattle for a tough time, right? Yeah. 50 krów mają i raczej nie jedzą. Zostawiają właśnie na jakieś ciężkie czasy i dopiero wtedy zabijają krowy. Yeah. Do you want to try? Yes. Try it? Yeah. You want to try? Yeah, I'll try. Yeah, I got patura. Try to maybe fly there. Try to fly there. Down. Be down, 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 yeah? So I can catch him, so I can catch him. Yeah, on. Like this level. Your brother is good, eh? Yeah, my brother is good, eh? He's better than me, I think. They're so welcoming, they're so united, there's so much peace and love. Yeah, exactly. They are so friendly to anyone. Tego dnia nasza podróż była naprawdę długa. Przejechaliśmy ponad 500 km. So you say Akipa in your song a lot, eh? Yeah. That's like saying team. Yes, that's right. So how you like it? Bruh,
Amazing. Ciekawostka, to co widzicie, to są znaki, żeby rozpoznać, gdzie jest wejście do waszej wioski. Mocne, co? A, no i krowy i kozy. Po prostu są wszędzie, naprawdę. Przyjechaliśmy do miasta i musimy kupić zapasy wody, bo nie będzie nas 3 dni przy żadnej cywilizacji. Niestety lodówek ekipy nie ma tutaj. Dajcie nam 2 przyjazdy i ogarniemy. O, tutaj patrz. Patrz tutaj. Okej, okej. Wystarczyło. Kartą płać. A, kartą, no tak, żeby się dobrać. Musimy oszczędzać kasę, bo mamy za mało, stary. Wszystkiego mamy za mało, wszystkiego. Miejsca na dyskach, stary, baterii, GoPro, kasy, wszystkiego. No i dojechaliśmy do Maun, bardzo turystycznego miejsca, w którym obecnie nie było w ogóle turystów. No bo jest pora deszczowa i pandemia, więc generalnie mieliśmy całe miasto dla siebie. O, dojechaliśmy. Musimy wysłać materiały do Polski. Musimy mieć Wi-Fi, nie ma opcji innej. Wow, jak tu ładnie, zobaczcie. 4 dni w dżungli i nagle przed wami jest coś takiego. Dobra, uwaga. Co jest przycisk? Co tu się dzieje? Oh, fuck. Słyszałeś to? Wow. Stary, jaki luksus. Nawet pranie zrobimy, rozumiesz to? Ej, ale tu jest potęga. Jest krzesło, stolik. Nie wierzę. Niech się dzieje magia. Trzymam kciuki, żeby to się wyspało do jutra. A tymczasem my idziemy chyba na miasto coś zjeść. Ale ostre są spicy, I don't like spicy at all. Stary, trzeba się najeść przed jutrem, bo od jutra tylko robaki. Spod kamienia. Thank you, bye bye. Thank you. Zobaczcie, tutaj rzeczy przygotowuję na jutro. Tutaj ładujemy rzeczy na jutro. Łóżka piękne. Kompanko. Jeszcze porozmawiam z Werą, bo jest net. I lecę spać. Dobra. Proszę Państwa, otóż przesłały się rzeczy i to dużo się przesłało. W tym kampie zostaje nasz samochód. My bierzemy najbardziej potrzebne rzeczy do plecaka i idziemy, więc jesteśmy 4 dni tylko z tym, co mamy w plecaku. Trzy, sorry. Siadamy na recepcji. Fajnie w sumie. Mam cały plecak dowalony, zobaczcie. Jest tu wszystko, wszystko czego potrzebujemy ze względu na sprzęt. Patrz, generalnie wszystko gubi tutaj, ale później znajduje, więc to jest ciekawostka, nie? To jest strategia 3 miejsc. Masz 3 miejsca, gdzie zawsze wszystko odkładasz. Jak nie ma w jednym, to jest drugi. That's a GoPro, right? Yeah, we got a GoPro. And we'll be driving for like 2 hours in this car, right? Yeah, a little bit less than 2 hours. Widać tutaj, jak ludzie sobie żyją. Mimo, że jesteśmy w dużym mieście, w centrum, to jakby dalej, wiecie, te domki są, powiedzmy, to z cegieł, ale nie mają za bardzo dachu. Klimat, mega klimat tu jest. I w okolicy ujścia rzeki Delta czekały na nas 3 najbardziej dzikie dni w naszym życiu. Is this like the same river, same thing? Yeah. Where they take the water from, right? Same place, eh? Nie widzieliśmy jeszcze palm w sumie w Afryce, a właśnie tutaj zaczyna ich być kilka, bo tutaj jest dużo wody po prostu. I zawsze ze sobą psy mają, zawsze. To jest mocne, nie? So even if the government don't let them to come, they are looking for an opportunity, right? 100%, eh? Wherever they can find meat, eh? They'll get meat. Food is food, right? Food is food when you live here. Ale to jest niesamowite akurat w Afryce, że każdy się ze sobą wita, stary. Przechodzi jakiś ziomal sobie i wiesz, pokazuje ci znak, wiesz, zagaduje do ciebie, jak jest blisko. Za każdym razem. Myślę, że jedziemy już od jakiejś godziny i przejeżdżamy przez naprawdę dużą wioskę, która... Ludzi, którzy żyją właśnie tutaj przy ujściu rzeki. Jako ogrodzenia używają tych roślin, które mają kolce, żeby słonie nie wchodziły i inne zwierzaki. Ciekawe, co? Naturalne ogrodzenie. A, takimi łódkami będziemy płynąć. Przez takie chaszcze. Dookoła nas będą różne zwierzaki. Wow. Ale będzie dziko. Cały sprzęcior, cały equipment. To wszystko trzeba zabrać. Mamy jakiś problem, bo zaszedł brak komunikacji. Przyjechaliśmy na miejsce i oni tutaj nie wiedzieli, że my mamy tu być. Ogarniamy to i Kyren ma satelitarny telefon. Man, show me. That's our emergency phone. So in situations where we need assistance, this is the one, eh? He's walking. Yeah. That's crazy. Mocno. Z naszych mokorów wyrzucają właśnie wodę też. To jest ciekawe, czyli nie będzie tak sucho wcale patec. Swoimi rękami wręcz opróżniał. Ale tutaj fokusik stary w jednej ręce, patec się nauczył, wiesz. Umiem dobrze ten paluchem zrobić. Uwaga, kupiliśmy od pani takie, właśnie mówiłem, to jest z palmy i ona to koloruje. Oryginalnie jest białe, koloruje to różnymi korzeniami roślin.
i w ten sposób powstają takie bransolety, jakie kupiliśmy sobie. Kamień, papier, kto z przodu, no. Dobra. Jest, there is a hole inside, yeah? Yeah, but it doesn't link. Oh, okay. I gdy tylko cały sprzęt, który był potrzebny do rozłożenia kampu, został zapakowany na łódki, zaczęliśmy podróż w naszych mokorach. To można być największy chill na świecie, stary. Ej, no bez kitu. Ej, nie znam bardziej chillowego miejsca niż to, stary. Pamiętacie te wioski, koło których przejeżdżaliśmy jadąc, no właśnie na tą atrakcję? Właśnie z nich pochodzą ludzie, którzy nam to organizowali. Yeah, we live in this village. Okay. We born and we raised up here. Całe nasze doświadczenie miało miejsce na wyspie, wokół której w promieniu kilku kilometrów nie było ani jednego człowieka. Ej, dobra, Patryk, co jak co, ale wygląda to jakby miał tutaj gdzieś obok być krokodyl i wiesz, patrzeć się na nas, nie? Hipopotamy są przed nami, ale widać tylko głowy. Wyglądają jak kamienie, albo jak wyspa, która by tam leżała teraz. Co jest grane? Mocno. One nas słyszą i widzą i tak uszy tylko chodzą za nami. Mega słodkie. Why did they make such a noise? It's because of us? Yeah, it's because of us. Gdzie my jesteśmy? Co jest grane? Niesamowite. Wow. Tak szczerze, nie byłem nigdy w cieplejszym miejscu, totalnie. Teraz jeszcze, teraz nie jest tak gorąco, ale między tymi trawami... Zaraz chyba wjeżdżamy znowu. Jest tak gorąco, nigdy nie czułem się, żeby mi było tak gorąco. Stary, sauna za friko, nie? Twoja twarz ma parówkę, pory wychodzą, nie? Tak, tak. Ej, to są drogi hipopotamów, stary. Rozumiesz, patrzcie, to jest droga, którą zrobił hipopotamy. Niesamowite to jest. Proszę Państwa, jedziemy autostradą hipopotamu. I słoni czasami jak są. Naprawdę, nigdy nie byłem w tak ciepłym miejscu, ale jest tu super chillowo. Po 2 godzinach wreszcie dojechaliśmy na miejsce. How you call that? How you call that? Delta necklace. Delta necklace. Jacob and Delta necklace. It suits you, it matches your top, right? Yeah. Co jest? Wow, patrzcie to. To jest nasz kamp. To jest nasz kamp. To jest miejsce, w którym będziemy spali, nie? O, tutaj są miejsca na namioty, już zobaczcie. And we shit in the hole, eh? Oh, that's crazy. Patrz, czyści obiektyw, nauczyłem go czyścić obiektyw. Proszę Państwa, dbajcie o swoje obiektywy i też badajcie swoje jądra, nie? I piersi też. Trzeba też piersi i w ogóle badać się regularnie. Tak, stary, kocham czyścić obiektyw, kocham to robić, to jest takie przyjemne. Zobacz, popatrz w niego. Wiesz, że ktoś o niego dba. Popatrz w swój. Cześć. Widzisz? Lepiej się mówi, co? Widzowie, dbam o was. No i tak właśnie wyglądał nasz kamp i w nim spędzimy kilka najbliższych dni. A tymczasem nadeszła pora na jakieś jedzonko. A tu mamy pyszne jedzonko, nie mogę się doczekać, wow. Stary, niesamowite, chłopie. Taki obiadek w dżungli, co? Co, normalnie jest materac, na niej jeszcze kołderka. Za dobrze. Stary, ale się rozpadało. Dalej wcinasz? Peanut butter jelly. Chłopaki poszli na drzemka, ja idę się przejść. Dlatego niedaleko, bo troszeczkę się boję. Nie ukrywam, to miejsce wygląda jakby były tu bardzo egzotyczne zwierzęta, które są bardzo niebezpieczne. Tak pięknie tu jest, wow. Nad naszym kampem jest tęcza. Właściwie dwa jej kawałki. Here's the toilet paper, if you need it. Okay. It's in the bag, under the table. Okay. Poradnik, jak robi się kupę tutaj. Spade, you take the spade with you. Okay. That's so cool, man. Do you see this sand? Yeah. To the toilet. You take the sand, one scoop and you fill up your shit. Okay. Mocny stary, co? No. Chłopie, to jest luksusowa kupa w buszu, naprawdę. W ogóle jadąc do Afryki wydawało mi się, że tu schudnę, a okazało się, że nie. Ludzie tak dobrze tu gotują, że jedliśmy wszystko. Wszystko stary, było pyszne. To jest dobre, co? Smaczne. We're doing isn't really the safest f***ing thing. It's all part of the adventure. So we're just gonna come out where it's open and have a look. Dźwięk, który słyszycie, robią żaby. Brzmi to, jakbyście byli w kasynie. Stąd też mają swoją nazwę, której nie pamiętam. Dobranoc, lecimy spać, jutro o 6 wstajemy. Morning. How are you? Oh, great, thanks. Jemy śniadanko, mamy jakieś płatki, jogurt, fajnie. Trochę było twardo, ale...
ale bardzo fajnie. Patrz, ty wczoraj dostawałeś, nie ma się czego bać? Czego? Aha, na luzie. Tylko traf sobie w dziurkę. Nigdy właśnie testować też. No i co? Działamy z tym. Ale grubo. Nie było wcale tak źle. Nawet z tymi dźwiękami ptaszków przyjemniej. Jesteśmy gotowi, idziemy na spacer. Pierwszy tutaj po naszej wyspie. Niesamowite. Zioma zobaczył stąd same takie różki wystające. Niemożliwe. Stary antylopy, rozumiesz? To jest niemożliwe. Same różki wystające w trawie, w gęstwie trawy. To jest niemożliwe, naprawdę. Mi nawet na kamerze było ciężko nagrać, ale jak się udało. Ale naprawdę to same takie różki wystające. Ten nasz spacer trwał kilka godzin i co trzeba powiedzieć, no to naprawdę, ci przewodnicy mają oczy nie z tej ziemi. Oni potrafią zobaczyć coś, czego ja nigdy bym nie zobaczył, naprawdę. Tutaj są ślady Lamparta. Tutaj o. I będziemy go próbowali znaleźć, śledzić. How do you know that it is from today's morning? You could see the, some stuff. Yeah, some stuff looks fresh. Kawałki roślin czy czegoś, co wcześniej naniósł, że jeszcze wiatr nie przewiał, czy coś, że w sensie. Aha, okej. Okay. Słuchajcie, tutaj też znaleźliśmy jakieś ślady. To jest coś bardzo dzikiego. Ej, widzę, jest. Ja pierdolę. Lion track. Also fresh? Also fresh, yeah, you see, you see another one was moving this side, also fresh. They walked after leopard. Okay. Yeah. Ślad Lamparta zgubiony, niestety on się właśnie lubi chować w buszu. Ale cały czas mieliśmy ślad lwa, więc cały czas idziemy za nim. Może zaraz gdzieś znajdziemy te lwy. Tutaj zobaczyliśmy ślady z butów ludzkich, proszę Państwa. Co oznacza, że ktoś przed nami idzie, nawet jeżeli byłyby tam lwy, a oni by je po prostu wystraszyli. Oczywiście podczas tej wyprawy spotkaliśmy wiele ciekawych zwierząt, a nasz przewodnik opowiedział nam też dosyć straszną historię. Because normally what we do, we just play a soccer, so we can challenge another village. Okay. So we went there to play a soccer. Then they would try to go behind the trees. Then that elephant came straight, the female one. And he tried to escape. I killed him. Stampled him. Shit. Yeah, it was just me on him and used the tusk to chop him. Hitting him, mate. Yeah. Shit. And why did they do this? Maybe it had babies. Was babies? They had babies. Yeah. Shit. Szliśmy dalej, aż w końcu trafiliśmy na hipopotamy. I to znalezione pieszo. Wow, to było coś grubego. Gadaliśmy właśnie, że tutaj, że hipopotamy są najgroźniejszymi zwierzętami, ale nasz przewodnik powiedział nam, że ostatnio słonie są dla nich dużo bardziej agresywne, ale hipopotamy i tak zabijają najwięcej osób rocznie w Afryce, więc teoretycznie są najbardziej niebezpieczne. Tu już mam sucha i tu też, tu wszystko mam sucha. Można powiedzieć, że leje jak zebra. Wiatr plus woda to nie wróży dobrze, a właśnie wieje, więc mam nadzieję, że będzie git. Jestem cały mokry. Kurde, no nie ukrywam, że jest trochę przypał, nie? Całe buty mam mokre, patrzcie to. I to w środku też. Ej, stary, to jest takie zajebiste. Te beansy są... These beans are so good. Oni wiedzą, jak je fucking love them. Okazało się, że mamy prysznic tutaj. Co jest? So cool. Stary, oni podgrzewają ci wodę, sadzają tam do góry, o 9 padało, to nie ma co się mieć. Nie ma co, to przecież jeden wystarczy dziennie. Pójdziemy łowić i Patrz będzie miał odcinek cały, więc w niego możecie sobie zobaczyć. Ja pewnie coś tam wrzucę, jak złapię jakąś rybkę, ale zostawiam Kubusiowi większość. O! Sort of win. It is for fishing. Yeah, for fishing. Nice. Zaparkowaliśmy, Patrz zaczyna odcinek i opalam się, to trochę trzeba się opalić wreszcie. Tak właśnie wygląda tradycyjny sposób łowienia tutaj w Afryce. My musieliśmy go użyć, by złowić sobie rybę, by mieć co jeść tego wieczoru. Więc tym bardziej byliśmy zmotywowani, no a takie były tego efekty. Proszę Państwa, Karol pierwszy! First one! O! Ale skrzypi ta łódka, co? Dzięki chwilowy.
trochę dzień, co? Dzisiaj chillowo, no. A jeszcze ugotujemy sobie, nie? Zobaczymy, jak oni to robią. Do mycia się ogólnie w jeziorach, rzekach, czy w takich akwenach, można powiedzieć, gdzie są zwierzątka i żyje bardzo dużo rzeczy, warto używać takich mydełek bio, które po prostu nie zawierają nic, co by mogło zanieczyścić. Mamy prysznic, testujemy go. Ej, zajebiście, taki prysznic. Ogólnie można by tak mieszkać, nie? Feel like a new man, eh? Yeah, so fresh. Te rybki, które dzisiaj złowiliśmy, właśnie zostały tutaj ugotowane. Stary, nie próbowałem ryby, którą złowiłem sam. Really good. Ej, dobra, naprawdę dobra. Rozpadało się. Wcinamy rybę, idziemy spać. Do jutra. Troszkę w ciągu ostatnich dni zaczęło więcej padać i zaczęło nas to niepokoić, ale cóż, no zjedliśmy rybę i tak właśnie skończył się ten dzień. Oh, shit. To była chyba najgorsza noc. Padało całą noc, więc wszystko jest mokre. Wszystko jest mokre. Mam całą łóżko też trochę mokre. Tym razem idziemy do miejsca, gdzie można się kąpać. Wow. There is more grass now. Looks good, but tell us if there are no crocodiles. Ah, there is no crocodiles. Co, i mamy pójść po prostu iść, tak? Noga mi utknęła. Ale to nie jest zabawne, stary. Nie no, na bank nas jakiś wąs zaraz, stary. Zrobiłem buta. No widzisz, stary. Ej, zrobiłem, gdzie on jest? Ja stary, na bank tu są pijawki, nie? Ja nie chcę krokodyla zobaczyć, ja za dużo się nasłuchałem o krokodylach. Ała, co pijawka. Ała, coś tu pływa. Muszę przyznać, że woda była troszeczkę zimna, ale to dlatego, że byliśmy tam o 6 rano. Generalnie było to niesamowite przeżycie. Było trochę strachu, ale wyszliśmy z tego cało, więc w sumie było warto. Fajnie tak się wykąpać w bagnie. Tutaj trzeba ściągnąć buty i to jest najstraszniejszy moment, bo one tu właśnie te same zostają. Na czymś stanąłem. Mega niepewnie się tutaj czuję, tak szczerze. No i chill. Mega chill tu jest. Jesteśmy po kąpieli już. 6:40? Siódma? Siódma rano. Tego dnia też uznaliśmy, że to jest idealny moment, żeby spróbować samemu popływać mokoro. Jak surfowanie. Oj. Krzaki, patrz! Forgot! Patrz! Siądź i normalnie wiosło, jakbyś na maszynie siedział! New style, European style! Druga, dobrze. I co, jak oceniasz? 10 na 10. Skręcanie jest trudne. Jeszcze z tą wodą, nie? Że się wsadza patyk, musisz albo ciągnąć, albo pchać. Mega, mega trudne to jest, no. Tak, żeby się nauczyć w 5 minut? Ciężko. Shit. Najgorsza część takiego zajebistego wypadu to jest pakowanie. Właśnie teraz to nas czeka. Wcinamy śniadanko. A ciekawostka jest taka, że dzisiaj Karen ma urodziny. Więc pewnie jakieś świętowanie zrobimy małe. Mega ciekawe, że zakupują tutaj wszystko, co po nas zostało. W sensie tu mowa o jakimś popiole i tak dalej. Wiadomo, śmieci bierzemy ze sobą, ale te pozostałości zakupują, żeby jak najmniej śladów po ludziach zostawić. No i nasza przygoda na tej bezludnej wyspie się kończy. Pomogliśmy zebrać rzeczy i pakujemy się znów na te chillowe łódki. Najbardziej chillowe na świecie. Ta pani, która płynie w kolejnym mokoro, wyciągnęła sobie właśnie pijawkę z nogi. It is hurting you. Does it hurt? No, just to suck. Okay. But there is a lot of blood, right? Yeah, there is a lot of blood. Patrz sobie, leży i chrapie. Mega mocny. Totalnie, można sobie tak chillować do koniec. Ważki, słodkie ważki. Te ważki są najfajniejszymi stworzeniami, serio. Oh, thank you guys. Thank you very much. So nice. Yeah. Okay, guys. We have a little tip for you. Ale naprawdę to doświadczenie tego było niepowtarzalne, niesamowite po prostu, no. I mimo, że spaliśmy w buszu i to było takie wszystko dzikie, to była organizacja na najwyższym poziomie, więc jesteśmy fest zadowoleni. Czas się wykąpać wreszcie pod prysznicem normalnie.
układało się tak, że musieli nam tutaj pozamykać te boki. Od kilku dni padało każdego dnia i przyznam szczerze, że ten deszcz zaczynał nas troszeczkę męczyć. Stary, teraz docenimy ten luksus, który mieliśmy tutaj 4 razy bardziej, nie? Patrz, kurwa, to rozumiesz? Co tu się dzieje? To jest trochę różnica, nie? To wygląda, jakby to było 6-gwiazdkowe miejsce, nie? Ej, dobra, to jest mocne, dostaliśmy pranie, jest poskładane, wyprasowane. Czuję się, jakby stary ktoś o mnie tak zadbał. Będziemy zakupy robić na 4 noce. 4 noce, no. I na jeszcze wojnę kuchenną. No. Do ciebie, na kanał. Gulaszową. Need some potatoes, many potatoes. O, pan z Polski, tak? Tak. Wielkopolskie, małopolskie? Świętokrzyskie. Świętokrzyskie, o, to wie pan co. To ja inną malajką pić. Dawaj, weźmiemy coś. Czapeczki, czapeczki, tak żebym nie widział. Weź chociaż te numerki. Happy birthday to you. Birthday to you. Thank you guys. Thank you. Your birthday cake is a butter chicken. Yes. Jeździliśmy przez 2 godziny szukając tej miejscowej, wiesz o tym? Różnych miejsc. Ale 2 godziny, naprawdę. Co jest grane, stary? To jest jakiś największy melanż w mieście. Chłopie, co jest grane? Ile ludzi jest w ogóle? Strasznie. Zajebiście. Stary, to jest festiwal tutaj, nie? Stary. Ale no tak, taka 6 rano już, wiesz? No tak, tak. Pakujemy się i wyjeżdżamy, niestety. Wczoraj imprezka była mega fajna. Do pewnego momentu, kiedy... Powiedz, k***a, powiedz, co się stało! Kiedy weszliśmy na parkiet i po prostu powiedziałem chłopakom, że muszę ich się wysrać. Więc pojechaliśmy do hotelu. No trwało to niedługo, bo mniej więcej jakieś 30 minut, 35. Jak wróciliśmy, to już impreza była skończona. Tak, tak. Wróciliśmy, nie było już muzyki. Moje gówno zepsuło nam imprezę. Ale miałem biegunkę wczoraj i powiem wam szczerze, że tak się średnio dzisiaj czuję. Wiedziałem, że to kiedyś nastąpi. Któregoś dnia, że będę się źle czuł. Tak to już jest w obcym środowisku, co? Patent idzie do bankomatu, bo potrzebujemy hajs. Bo nam się skończył, tankujemy też furę. Tutaj paliwko jest za w przeliczeniu 5 zł. Im bardziej jechaliśmy na północ, tym bardziej zbliżaliśmy się do ujścia rzeki Delta i tym więcej było wszędzie wody. W pewnym momencie zaczęliśmy naprawdę używać naszego 4x4, bo kałuże były po prostu ogromne. Pierwszy raz jak to jest samochodem po prawej stronie, tak jak dziwnie. Gaz ucieka nam, stary. Z butli gazowej. Yeah, it's a bit of a f**k up, because I don't know how much gas we've wasted now. Shit, you can feel it. Yeah. Every morning we would have prepared our breakfast on the gas bride. Look, yeah, brother, but the thing is, yeah, we're in the bush, eh? Now we're in the bush. Na pociąga. Nie no, stary, fajna zabawa. Patrz sobie, prowadzi, a to proszę państwa, uwaga. Chłopie, żyrafy. These are 2 males, young males. O, mega mocne, nie? A tak blisko żyrafy, że stare nie byliśmy, nie? 10 metrów, niecałe nawet, nawet niecałe. Zajebiście, fajnie tak blisko być żyrafki. Patent jedzie, a przed nami jest taka wielkie jezioro. Rydułek. Jak się jechało? Calculated. Przed nami takie bagno. Dosyć duże, bo nawet tam jest tu wszędzie. Mamy uważać na krokodyle też. Maybe this way? Wszystko to jest jedno wielkie bagno. Okay, let's fucking do it. Let's do it. Okay, window is closed. Okay, we're going. You guys ready? Yes. That was so cool. That was some sketchy shit. No jak grubo, no jeździmy po takim, słuchajcie, tutaj środowisku. Fuck. Mocne jest to, że po prostu jedziemy do naszego kampu i cały czas są zwierzęta, po prostu cały czas. That way. Stary z mapą. Ale to jest mocne, że my jedziemy z mapą, naprawdę, nie? Że no. Naprawdę jedziemy mapą. Bo GPS-em też da się znaleźć drogi, ale co jeżeli ta twoja jest zalana, nie? Tak.
You see it said boat trips, or coral boat trip. I don't know, I think we must try to get down to the river, hey? So maybe there's Songa Lodge. Patrz, mam mapę, jak przykładny syn zaraz mnie zacznie Kyren opdalać, że źle ją trzymam. What's wrong, Kyren? Let's just get where we're going and then we'll sort this shit out. Now we're wasting time, mate. Mocne. Straciliśmy zdeczek na jednych schopek, stary. Jedziemy po moście. Proszę Państwa, 7 godzin podróży po takim terenie, jak widzieliście. What do you think, Kyren? It's perfect. F***ing awesome, eh? Naszym zadaniem będzie rozłożyć te namioty u góry. Wreszcie używamy tego. Jedziemy z tym cały czas. Jeszcze nie było ani razu użyte. Ciekaw jestem, czy będzie wygodnie, to a dwa, czy ty się tam zmieścisz? Ale jazda, stary, drabinka. To jest przegigantyczne, to jest przegigantyczne, wow. Ale jakie to jest zajebiste, że to jest takie przenośne. Stary, rozłożyłem się tutaj. Jest tak wygodnie, że to jest ch**. Ale kozak. Ej, szczerze, nie wiem, czy spędzę w takim ciekawszym, fajniejszym miejscu, wiesz? Zajebiście. Tu chłopaki nie rozkładają się na namiot dla Kyrena. A tak wygląda nasz kamp. Zobaczcie. Jest to wszystko, czego potrzeba. Totalnie. Skończyliśmy gotowanie, skończyliśmy jedzenie. U Pateca zobaczcie, kto wygrał. Ja zjadłem swoje, Patec tutaj wcina swoje żarcie. I co? I możemy to podsumować tak, kurwa. Już nigdy nie gotujemy, tylko Kyren robi. Idzie w buszu. Chłopie, myję garnki i w momencie, kiedy myję, muszę uważać, żeby nie rozetrzeć robaka, który ląduje na tych garnkach. Dobranoc, kładziemy się i do spania. Jutro o 6 pobudka i jedziemy dalej, dalej na północ. Bo to jest nasz cel, jak najbardziej lecieć na północ, przy okazji oglądać te miejsca sobie. Witam serdecznie, wstałem, ale się dobrze spało, wow, w trakcie w ogóle zaczęło padać. Tutaj jest trochę mokre, ale powiem szczerze, że oprócz tego nic nie przeciekało. Do zdobycia dzisiaj kilkaset kilometrów. Poskładaliśmy wszystko, też zaczęło się rozpogadzać. Zostały ostatnie rzeczy, stolik. I po prostu kierujemy się bardziej na północ. Wyjechaliśmy, Patas właśnie zgrywa materiały. It was raining this night, so maybe there will be some more puddles. Yeah, there's gonna be a lot of puddles. Today's gonna be a bit tougher than yesterday even, eh? Nasza walka z kałużami trwała cały czas, ale nie minęło nawet 10 minut wyjazdu i stało się to. Because to dig us out of this is gonna be an absolute f***ing mission. Ale k***a przypał. If no one comes in 30 minutes, then we're gonna have to just dig ourselves, eh? Yes. But it was like 5 minutes of driving. We have like 4 hours more, so it will be really tough, I guess. Trochę mamy lipę. Mamy fest lipę, nie? Mamy mega mocną lipę. No i zaczął się dzień przygód. Yes. We're gonna have to work as a team, yeah, guys. Tu jest u mnie, chłopie, głębiej. Kurwa, woda się wlała. Ja p***le, stary, no boję się, kurwa, chodzić po tym. Jakie to jest dziwne, kurwa. Nie otwierasz? Nie, wychodzę tędy. I don't think this is gonna work, to be honest with you, eh? This is the most water. Okay, you're gonna have to try turn it more towards that side. Ponad 40 minut próbowaliśmy się wydostać z tej dziury i przez ten czas żaden samochód nawet koło nas nie przejechał. Maybe we should put some more. Jesteśmy w totalnej dupie, nie? No jest problem. Więc teraz plan jest taki, że lecę dronem, szukam najbliższej jakieś wioski i poprosimy kogoś o pomoc, pójdziemy tam razem. Let's just check the road to see if there's any cars coming opposite direction. Minus jest taki, że tu nikt nie jeździ, jesteśmy na totalnym odludziu i mamy 1,5 kilometra do najbliższego miejsca, gdzie ktoś będzie, ktokolwiek. W ogóle tu jakbyśmy środkiem przejechali, to by się udało. No ale się nie udało przejechać środkiem. Patet zostaje, a my lecimy na 1,5-kilometrową przechadzkę. Nie wygląda to za ciekawie. Ja zostałem tutaj z furą, Karol z Kyrenem poszli poszukać kogoś, żeby zwołać pomoc. K***a zebry, kumacie to? Ty, ale czemu zaczęły tak biec? To jest cała dzikość, jaka może być. Cała.
Szliśmy tak przez około 30 minut, aż w końcu... Dotarliśmy, zobaczymy, czy w ogóle ktoś tu jest. Knock, knock! To było miejsce dla staffu i nie było tutaj nikogo. Teraz idziemy do głównego kampu. Yo, brother! Hello! Ciężko, ciężko, proszę państwa. Już woda nam się zalewa tutaj. Cały tył mamy zalany wodą. Zaczyna się robić nieciekawie. You guys have a car. We're stuck. So we're stuck? Yes. Yeah, we're working here. Nice. Ronalima kwao, Ronalima kwao na bakupa tuso. They say they're coming. They're coming. Przyjechali po nas i uwaga, przyjechały po nas służby tutaj, wojsko. Wojsko, które ochrania ten teren przed kusownikami. Na szczęście kwadrans później pojawiła się pomoc. Głównym zadaniem botswańskiej armii jest oczywiście ochrona lasów przed kusownikami, ale bardzo często też pomagają ludziom, gdy właśnie się zakopią, czy gdy jest jakiś problem. Generalnie służą pomocą w praktycznie w każdej sytuacji. Wojsko przywieźliśmy, ale nie wiem, czy nam pomogą, oby. Stary, z ziomalami tutaj działamy od kurde 40 minut. Nie idzie, nie? Wykopywaliśmy, ale nie starczy, jest za mało, nie? Myślisz, że bez szans? Myślę, że może być ciężko. Stary, to nie wiem co teraz. Zobaczmy, proszę państwa, co straciliśmy. No chyba, że się uda wysuszyć. Ja już wiem, co jest w tej siatce. Tam są powerbanki. Ty, nie chce się włączyć auto. Nie gadaj, stary. Samochód nie chce włączyć. Zalało silnik? No. Jesteśmy głęboko w p***zie. Mamy f*** przejebane, no. Jeszcze nie może Karen odpalić fury, nie? To właśnie to jest najbardziej przejebane. To, że tutaj byśmy sobie to, nie wiem, pół dnia stracimy, to nie jest krzypo. It's dead now, eh? Really? Będziemy próbować teraz na dwie liny. Ale k***wa, wojsko, wojsko. Ani Rusy. No a nasza akcja ratunkowa trwała łącznie ponad 3 godziny. Teraz wchodzi wyciągarka w grę. Tutaj pan z Niemiec pomaga wyciągarko. Jadama. Rusza się, it's moving. Patrz, idzie. Yes. Haha, oh shit. Fuck. Ale pojebane. Land Cruiser człowiek u nas wyciągnął. Thank you so much guys for trying. O nie, przetwornica nam się zalała. It's not the battery, eh? Okej. Nie chce nam odpalić, mimo że kabelki podpięliśmy. If there's water inside here, then you're no. There's no water. Ale ten dziadek nam pomagał. To jest taki gość, co chłopie, on tyle przeżył. On wszystko wie. Wszystko. On stary, to jest taki stary, który wie wszystko. Podszedł do fury. Jeśli to jest zalane, macie p***bane. Okej, nie jest zalane. Chłopie, patrz. To nie było w ogóle głębokie tutaj. To jest najgorsze, że tutaj w ogóle nie było głębokie. Yeah! Działa! Guys, we need to give these guys something, eh? Jak już udało nam się wykopać i wyjechaliśmy, to stwierdziliśmy, że... Teraz Kairen poszedł zobaczyć, patrzcie. Żeby uniknąć kolejnej takiej sytuacji, że zostaniemy zestakowani po prostu. Im więcej pokonywaliśmy kilometrów, tym bardziej oddalaliśmy się od ujścia rzeki, więc teoretycznie ta droga była coraz lepsza, chociaż tych kałuż i tak było dużo, no bo jest pora deszczowa, to przynajmniej nie musieliśmy sprawdzać co drugiej i nie bać się o to, że się zakopiemy. Sorry, Jake. No a oczywiście po drodze było sporo ciekawych zwierzaków. Bliziutko. Ale byliśmy obok niego 2,5 metra, nie? 2,5 metra, so cool. Strasznie w ogóle nas boli głowa z Kairenem. Po prostu jest bardzo taka wyboista droga. No, zapierdzielamy też, bo się spieszymy. Spieszymy się, mieliśmy tu być 3 godziny, nie? Starym. Oh shit, proszę państwa, Buffalo widzę. Buffalo są szczególnie niebezpieczne w grupach z męskimi osobnikami. Nazywa się je... This is what we call Daga Boys. Ale mają obstrane dupy. Obstrane dupy mają.
Dobra, dojechaliśmy do campsite'u. I need to chill the f**k out for a bit. Yeah, me too. Jak nam się wszystko zalało, to tak jak widzieliście, było ponad 10 cm tej wody. No więc musiałem wynieść wszystkie rzeczy. I teraz tam sobie schną. Tu jest cały czas wszystko mokre w sumie. Największy problem, że na przykład ten przedłużacz też się zmoczył, więc on musi schnąć. Właśnie brałem sobie ubrania, bo tutaj jest prysznic, będziemy brać sobie prysznic, bo się nie myliśmy dwa dni. Ale zobaczcie, bo to jest ciekawe. Dookoła budki, której tam się prysznicę bierze, jest taki mur wielki, po to, żeby słonie nie wchodziły i nie niszczyły. W ogóle w tej części Afryki, w której teraz jesteśmy, właśnie słonie bardzo, można by powiedzieć, dewastują lasy. Dlatego takie zabezpieczenie. Zobaczcie, tak to wygląda. Mam migrenę po tej jeździe dzisiejszej. Naprawdę było ciężko i... Ogarniam sobie tutaj wszystkie rzeczy związane z naszą... Pracą. Ciężką. Ciężką, nie? Strasznie ciężko. Komary gryzą, zobaczcie, nie? To jest zbyt ciężka praca. Zobaczcie, jak jest spaliło go dzisiaj. Sam został. Strasznie mnie spaliło. Kurde, zazdroszczę w tam. Przynajmniej tak, wiesz, chłodniej, trochę klimatyzacji, a tutaj cały czas grzeje. Zobaczcie, kampa mamy gotowego, tam Kairen śpi. Drewno za 16 zł za dwa takie kawałki. Są bardzo wysokie chyba kary, tak? Za ścinanie drzewa, drewna i trzeba kupować to drewno. Jest w sumie 20, ale ja już lecę spać. Wymęczył mnie ten dzień, więc chcę odpocząć przed jutrem. Dobranoc. Patrz, że się śpi, nie wstaje. Mieliśmy już tutaj wstać, mam nadzieję, że zaraz już ten. Ale mamy w ogóle nie farta. A teraz nam pada codziennie. Dzisiaj znowu padało całą noc. Wszystko jest mokre. Patrzcie, taki ptaszek do nas przychodzi, ma dziób wielki, co? Dam wam kogoś, ten ptaszek pokażę jeszcze raz na niego. Macie 3 chłopie, z króla lwa. To jest Zazuch. One są też często przy tych lodżach, tam gdzie bardzo dużo jest turystów. Rozpadało się konkretnie. Jest ciężka pogoda, ciężkie są warunki. No, wyjeżdżamy dzisiaj tylko na czas, dlatego że zaczęło padać i musieliśmy się zbierać. Spieszyć, no. Przydałoby się wydostać z tego parku, bo tutaj są drogi takie, jakie widzieliście wczoraj, a wyobraźcie sobie, że dzisiaj całą noc padało i teraz też zaczęło całą znowu padać. Cała droga jest w wodzie w ogóle teraz, nie? Nie ma tak, że są tylko takie kałuże wielkie, tylko cała droga jest w wodzie. Mieliśmy dzisiaj tylko 70 kilosów zrobić, czy tam 60, ale chyba zrobimy 170, bo jak jest pogoda taka beznadziejna, to po prostu będziemy jechać i cisnąć, nie? Skoro nie mieliśmy pogody po swojej stronie, uznaliśmy, że w tym dniu pokonujemy jak największą ilość kilometrów. Boże, zobaczcie, to jest niesamowite. Droga! Proszę państwa, droga! Najgorsze stary za nami. Teraz już mamy drogę i mamy sklep. Zobaczcie, jak tu ładnie. Jesteśmy w miejscowości Kasane i to jest miejscowość, która jest przy granicy i po prostu będziemy tu mieć stopkę, żeby przekroczyć granicę i pojechać do Zimbabwe. Śpieszę. Wow, zajebiście, wow. Stary, wannę mamy, ale jazda. Druga wanna, drugi pokój. Powoli rozkładamy rzeczy, tu są suche rzeczy, tu są mokre rzeczy. Słyszymy też wnętrze samochodu, bo tu dalej wszystko jest mokre po tym zalaniu. Zobaczcie, ja nawet namiot co rozłożyłem. Chłopie, lamus, suszy sobie namiot, nie no, cienia. Także tutaj dzisiaj mamy taki luksusowy dzień. To jest miejsce, które nas zabrali, ponieważ zaraz będziemy mieli kurs stateczkiem. Luksusowy taki, co? Dzisiaj dzień turystyczny. Nie no, dzisiaj fajnie. Turystycznie, raz na czas warto odpocząć. Teraz wiem, że te nasze wyprawy z lokalcami były 5 razy lepsze niż, wiesz, taka publiczna dla turystów. No. Możliwe, że się tam uda zobaczyć krokodyla, mamy bardzo duże szanse. Ta rzeka jest naturalną granicą między Botswaną, Zambią i Zimbabwe. I taka ciekawostka, że właśnie z Zambią nie dotyka się lądem, tylko ma taki wąski paseczek. Crocodile, where? There? There? No f***ing way, so f***. Ale kozak stary. Stary, strasznie chciałem krokodyla zobaczyć, strasznie. Ej, no co my jesteśmy tak blisko? No patrzcie to, nie? And why his mouth is open? So opening the mouth, that's a way of regulating the body temperature. Okay. Przekozackie zwierzę. Krokodyl to jest stary zwierzę w ogóle. Dinozaur, nie? Żyjący na ziemi jeszcze. Chłop jak leży w ogóle. Leży jakby się nikogo nie bał, wiesz co? Stary, mamy krokodyl, baby, ale kozak. How old is he? What do you think? That's about a meter, should be 5 or 6 years. 5 or 6 years, okay. When they leave their mothers, like? Very, very soon. Very soon? Yes. So they will lay about 30 to 80 eggs. The number of eggs is determined by the size of your crop.
Yes. And that lady, she will guard the nest for 90 days. So after 90 days, when these guys start to hatch, take a few days with them, then off she goes. A few days. So only 15-20%, they are the ones that make it adulthood. Dlatego jak widzisz krokodyla takiego dzikiego, to jest kozak. To znaczy, że jest przechłupem, to znaczy, że przeżył wiele, nie? Zajebiście. Zaczęło padać, dostaliśmy jakieś stroje. Mam już całą tutaj mokrą. Problem z tymi kurtkami przeciwdeszczowymi jest taki, że przemakają z browarem. Widzimy w sumie pierwszy raz je na lądzie. Tak, tak, tak. No, no, no. Stary, to jest... Ale jazda, chłopie. Bliżej słonia nie byłem. Pół metra od nas, nie? No, znaczy no, od łódki. A od nas to z dwa. Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się, że ten trip będzie gorszy, no bo to taki turystyczny, a był naprawdę zarąbisty. Ale to już była pora, żeby wracać. No. Negative. Zdałeś? Nie zdałem. Negative. Nie zdaliśmy, więc dobrze, wjeżdżamy jutro do ZIM. Ja robię backup plików właśnie. Tutaj Patet też sobie coś zgrywa. Ja sobie jeszcze nalewam wodę do wanny i umówiłem się tutaj na randkę z Werą internetową. Związek na odległość tak zwany. Zjedliśmy, spakowaliśmy się i lecimy. Wkładamy sprzęt, lecimy dalej. Dzisiaj przekraczamy granice. Granice w Afryce potrafią być naprawdę hardkorowe. Szczególnie z państwami, które są wyjątkowo skorumpowane, jak na przykład Zimbabwe. To w ogóle to jest śmieszne, że tutaj się załatwia rzeczy na granicy. Wychodzi? Że wychodzi z auta i idzie załatwiać, nie? Can we pay with the card? Cash, dollars, I have, yeah. Praktycznie się udało, czekamy na papiery, ale nas oskubali, nas 160 dolców stary, nie? No, rzadko gdzie kosztuje tyle przejechanie przez granicę, mega dużo. Ciekawostka też, jesteśmy jedynym samochodem na granicy. Ale bardzo dziwnie i dziko wygląda ta granica. Ja nie nagrywałem, bo przypał, ale właśnie zapytał nas żołnierz na granicy, czy damy mu łapówkę. Rozumiesz, Patet? No i dojechaliśmy, jesteśmy w Vic Falls. Ciekawostka taka, że no nie ma tu ludzi w ogóle, w sensie nie ma tutaj turystów znów. Tak, to miało w ogóle być miejsce, do którego przyjeżdżamy po wyjściu z buszu i mieliśmy tutaj mieć, wiecie, luksusowo, ale... Tutaj też mieliśmy oglądać walkę Winnie Mike'a. Tak, ale my w sumie odpoczęliśmy już sobie wcześniej, poza tym zajebiście było w tych namiotach i chcemy spędzić więcej czasu, więc troszeczkę... Chcesz srać do dziury, nie? Srałeś do dziury? Nie strałem do dziury. Stary, musisz się wysrać do dziury. Więc no zobaczcie, tu jest pięknie, nie? Tylko my właśnie nie chcemy tak pięknie. Chcemy wykorzystać te namioty, troszkę przeoszczędzić, bo i tak za nie zapłaciliśmy. Jakbyście byli ciekawi, jak wyglądają lekcje nauki jazdy w Afryce, to proszę bardzo. Tam ciężarówka, stary, czaisz ciężarówka. No. Ciężarówka i po prostu są beczki, nie? Beczki, tak. 3000 dolarów za zakupy. Szypał, strasznie dużo. Strasznie, zobacz. A gdybyśmy przyjechali tutaj trochę temu, to byśmy mogli kupować w trylionach. I 3000 tutejszych to jest 17 dolców. 17 dolców tylko. Thank you, bro. How it happened? I don't know. I also don't know. Zostawiliśmy wózek w środku, niesamowite. Ale z zakupami już kupiony. Ah, he knows now, I know how it happened. Zaopatrzyliśmy się w potrzebny prowiant na najbliższe dni. Pojechaliśmy szukać naszego campsite. Szukam właśnie najfajniejszego campsite'u z powietrza, który po prostu będzie miał najlepszy widok. O, babusy! Małpy, proszę państwa! O Jezus, so many animals here. Nie możemy znaleźć tego miejsca, gdzie mamy być dopłatnie, ale po drodze, stary, to jest opuszczony wiesz, kamp, nie? Ja! Opuszczony kamp! O, oh, wow! Wow, ej, dobra, tu jest przepięknie, man, it's so beautiful here. Dobra, wbijam się tam, muszę tam wejść. Mam nadzieję, że się nie spierdzielę. Najgorsze w życiu youtubera jest to, że wszędzie musisz iść z jedną ręką, bo w drugiej masz kamerę.
Patrycki sprzęt fotograficzny, no. Dobrze. Jesteś? Jest? Dawaj stary, bo Kyren mi powiedział, że muszę na hipo uważać, nie, na kroksy. Co jest? Wow. Zakładam sobie czołówkę, bo bardzo chien i dużo tutaj lampartów. Ale zjedliśmy sobie fajnie, ognisko już puste, wszyscy idą spać. Boimy się troszeczkę o te rzeczy w środku, więc zamknęliśmy wszystko w aucie. Tam widzieliśmy jakieś latarki po drugiej stronie rzeki, więc troszeczkę jest strach o te rzeczy. Tutaj jest dużo więcej pusowników niż w Botswanie. Jak zabijają zwierzęta, to wiesz, nie? Myję zęby, a tu chyba woda mnie jest. Jest. Pod drzewem obok jest hipopotam. Ale cały czas? Tak. Co tam jest? What is it? Krokodyl. Krokodyl? Man, it is like 20 meters from. And these things can jump in this water, eh? Shit. You must be very careful. This guy was watching you from earlier. There is no walking around at night, right? No, absolutely not. When you want to pee, you just stick out your penis outside the tent and... Yeah, I already did it, Jake. Ale sceneria. No, mamy tutaj krokodyla, 2 metry od nas. No. Takie oczka ma. A ja na tym byłem. Ja się pytałem wczoraj Kajrena, czy możemy się iść tu wykąpać. Czajcie, tu jest krokodyl. A 4 kroki dalej mamy naszego kampa. Jedziemy do miasta ogarnąć sobie zapasy i załatwić kogoś, takiego lokalnego przewodnika, który nam ogarnie rzecz na kolejny dzień. Więc dzisiaj będzie dzień ogarniania i chillowania. Be careful, please, Jake. Musieliśmy uzupełnić zapas gazu w butli z gazem do gotowania. Tak wygląda miejsce. Po prostu taka budka. Tutaj w Victoria Falls jest dosyć rozwinięta infrastruktura i w ogóle sklepy, wszystko jest rozwinięte, więc nawet jest sklep tylko do grillowania. Tu jest sklep do grillowania, tam jest gaz, a tam jest alkohol. Także... Czy po prostu i wbijasz tutaj, kupujesz wszystko, co potrzebujesz na wieczór. Zobaczcie tego skurczybyka, jak wysoko wchodzi. Patrzcie to, nie? Obsane pory były? Troszkę? W tym momencie nie powinienem tego robić. Tak więc tego dnia zdecydowaliśmy sobie odpocząć. Ja wziąłem kamerę, ponagrywałem kilka zwierząt, które dookoła nas się kręciły, bo jak zwykle było ich mnóstwo. I właściwie to tyle, co tego dnia robiliśmy. Chillowaliśmy, odpoczywaliśmy, gadaliśmy, śmialiśmy się. To wszystko. To był chillowy dzień. Potrzebowaliśmy tego. Polatałem też chwilę dronem i jak widzicie w tle, ten kłębek dymu, taka powiedzmy chmura bardzo blisko ziemi, to są właśnie wodospady Wigfalls. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, tutaj prysznic. Wygląda on tak. Jest drzewo, jest wiadro, jest coś takiego i to jest mój prysznic. Nie myliśmy się 3 dni. Jak się nie myjesz, to ci się zatykają wszystkie pory. A wczoraj było tak gorąco, że nie mogłem zasnąć przez to. Więc muszę się umyć, żeby mi było chłodniej po prostu. Tylko po to się myję, nie żeby mi było, nie żeby był bardziej czysty. Czuję się najlepiej na ziemi, nie? Po 3 dniach nie mycia, to było wspaniałe. To jest akurat mega fajne. Gdziekolwiek się nie pojawisz w zim, wszędzie podchodzą do ciebie lokalsi i chcą ci pomóc. Oczywiście chcą też na tym zarobić, ale chcą pomóc. Tutaj 3 osoby nas zagadują, ale właśnie to jest fajne. Więc to są tacy lokalni asystenci, którzy tutaj we wszystkim wam pomogą zawsze. Mogłoby się wydawać, że Afryka to pewnie nie będzie, przynajmniej mi się tak wydawało, tani wyjazd, nie? Nie, jeżeli chcecie, to na pewno się da tanio z plecakiem. Na przykład tutaj w Victoria Falls, no to $200 kosztuje na jakieś bungee, nie? To jest dużo, to jest dużo. W takim tripie, jak my zrobiliśmy, dużo się kasy wydaje, idziemy do banku, bo nam się skończyła totalnie kasa, cała. Powinno być not enough funds. Ojojoj. Dajcie mi suba, byki. Dajcie, weźcie, zostawcie lajka. No nie tak tanio jest, nie tak tanio jest. Padliśmy na dziwny pomysł. A co jakby popływać w tej rzece, która tworzy Wigfalls w Zambezi? I z tego miejsca musimy iść. Ale proszę Państwa, widać stąd już wodospady Wigfalls. Są tak gigantyczne, że po prostu od uderzenia ta woda aż tworzy taką chmurę, która idzie do góry. Droga w dół kanionu była troszkę niebezpieczna, bo przechodziliśmy koło Buffalo. Na Buffalo mówią czarna śmierć.
czarna śmierć. Zioma za nami mówi, na pewno chcecie iść? Więc dobrze się zaczyna ta przygoda, a ten przed nami klaszczy, żeby je wystraszyć. Cała droga, cała wspinaczka trwała godzinę, troszkę się zmęczyliśmy, ale kurczę, było warto. Jezu, jak tu jest gęsto. Wow. Zajebista jest trasa, proszę państwa. No. Ciekawa, po takiej jeszcze nie chodziliśmy, co? Tutaj w Wikfonson jest bardziej taki subtropikalny klimat. Najgorzej schodzić po takich miejscach, będąc youtuberem, bo nie macie dwóch rąk i wszystko tutaj na nóżkach. Wszystko na nóżkach, cały ciężar. W tym miejscu przekraczałem nielegalnie granicę, co? Mocno. Zamiana ręki. Pierwszy upadek Frisusa. Jest. Pierwszy upadek Frisusa. Pierwszy mój upadek. Wow, ale ślicznie, ale ślicznie. Więc to jest dół rzeki Zambezi. Czyli jak woda spadnie już z wodospadów, to chyba był jeden z trudniejszych szlaków, jakimi szliśmy na tej wyprawie, naprawdę. Tak, proszę państwa, mega się rozpadało. I to tak konkretnie, w ciągu 10 sekund, nie? W sumie też plusem tej pory deszczowej było to, że tak szybko jak zaczynało padać, tak szybko też przestawało padać. Bardzo często, nie zawsze, ale często. Padec wchodzi do wody, proszę państwa, zobaczcie. Tu jest taki mocny i rwący strumień. Dlatego wchodzimy tędy. Kąpiel w rzece? Tak. Tak wyglądała kąpiel waszego starego, zanim poszedł do szkoły. Ale jednak za skałą mi się czuję lepiej, wiedząc ile krokodyli tutaj jest. Mydełko eko i... Wbijam do ciebie, wbijam. To wydawało wam się, że... Bo nie będziemy się myć codziennie, nie? Ja tutaj dwie kąpiele dziennie. Nie, dzisiaj dwie kąpiele, bo za trzy poprzednie dni trzeba było się. Tak, trzeba na się zapas. Umyć, żeby na zapas też było. Fak, rzeczywiście, wszędzie kamienie wystają. Ała, właśnie dostałem jakimś. Ciekawostką o tym miejscu jest to, że tędy często nielegalnie przekraczano granice i również nielegalnie robiono coś jeszcze. Zresztą patrzcie na to. Ziomal tam łowi ryby i to jest strasznie nielegalne. Tak, bardzo nielegalne, bo łowi je siecią. Zaliczone, kurczę, kompanie w Zambezi, w rzece, która tworzy Wikfos, tak? I ta sama droga nas czeka tylko pod górę. No to jest bardziej wspinaczka niż spacer. Mocno jest, naprawdę mocno. To był rzeczywiście, to był najbardziej intensywny, powiedzmy, spacer, jaki zrobiliśmy do tej pory. Nasi lokalni przewodnicy zobaczyli biegnące na nas buffalo i też zaczęli biec. Oczywiście Kairen zawsze mówił, że nie wolno, no ale co mieliśmy zrobić? Też pobiegliśmy za nimi. Stary, ale adrenalina, k***a. Chłopie, jak nie miałem siły, to w jednej sekundzie poczułem się, jakbym miał 120% siły. Zdupcaliśmy przed... Przed tymi buffalo zdupcaliśmy. To wygląda, jakbyś wschodził do jakiegoś miejsca, gdzie masz ten, stary... Ścianę z LEDów, nie? Z telewizorów. Wow. Ale pięknie tutaj, ja pierdzielę. Podobnie troszkę do kanionu w Stanach, tylko... Tu jest zielono. Tu jest zielono i jest rzeka wielka na dole. Moi drodzy, wiecie co to jest? To jest mięso. Mięso z krokodyla. How they catch this crocodile? Not illegal, eh? This is farmed crocodile. Coś pomiędzy kurczakiem a rybą, rzeczywiście. Tak to smakuje. Mięso z krokodyla. Nice. Wydaje mi się, Patryk, że to jest jedna z lepszych restauracji tutaj w ogóle w całym mieście. Bardzo dobra, no. Naprawdę, mega mocne. No i wreszcie nastał ten moment. Pojechaliśmy nad wodospady w Wake Falls. Przed wejściem do parku jest po prostu taki targ lokalsów. Wszyscy coś sprzedają ciekawego. This one referring to billion dollar. Billion dollar. Yeah. This one is cool. Jeszcze niedawno takie pieniądze tutaj rzeczywiście działały, co? Mamy takie płaszczyki. Już słychać po prostu ten wodospad. Fuck! Co jest? Wow! 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 Ej, ale stary p***ane! Wow! O k***a! Zajebiste. Przepiękne, przepiękne. O kurwa! O f***a! So massive, you can feel this power of this water. Crocs, baby crocs will survive. A hippo comes down here, he's f***ed, he's dead. There's no way, because of his weight. Yeah. No jakby było namalowane albo nieprawdziwe. Wow. A to był tylko bok rzeki. Teraz zobaczmy to z przodu. Jakie odrodzenie w ogóle. Ale tu jest siła, tu jest tak duża moc. A
tam kolejne, wow! O kurcze pieczone, wow! Niesamowite to jest, jak wiele miejsc odwiedziłem, tak to wydaje mi się, że chyba jest najpiękniejszym, serio, wow! To był nasz pierwszy spot, czyli to był dopiero początek wodospadu. To też jest w sumie jego początek, bo tak naprawdę to, że tam jest taka mgła, pokazuje, że większość wodospadu jest tam. O shit, zobaczcie, tutaj normalnie pada, nie? W sensie nie pada z chmur, tylko z wodospadu. Patrzcie, jak mocno wyrzuca ten deszcz. Za bardzo zaczęło padać, za bardzo. Nie no, to jest niemożliwe. Naprawdę to wygląda nierealistycznie. A tu się można poślizgnąć i spać normalnie. Nie chcesz się zdobczyć. Niesamowite, jak szybko tu się zmieniają biomy, nie? Przed chwilą byliśmy w takim subtropikalnym, teraz jesteśmy w lasie tropikalnym, a to wszystko dzięki wodospadowi, nie? Który cały czas dostarcza tu wody 365 dni w roku. Szybko zrobiło się ciemno, więc wróciliśmy do naszego kampa. So also, those cats are living here, yes? Yeah. To, co przed chwilą zobaczyliście, to był dziki afrykański kot, który jest bardzo, bardzo rzadki do zobaczenia. Jest też taki kot, kurde. Afrykański. Pewnie wszystko zrzuca wszystkim zwierzętom. Tak, zrzuca. Ja, ale jazda. Ale zajebiste, hipopotamek sobie popylał. Cik, cik, cik. Yeah, little baby croc. Baby croc. Look how small it is. Yes. No, tu nam porozwalały rzeczy. Stary. Małpki. Porozwalały wszystko, ale jazda. Ile tu tego jest robactwa, patrzcie to. Tak, proszę Państwa, wygląda mój wieczór. Skrywam pliki, a właśnie się zgrało wszystko z drona i kończę dzisiejszy dzień. Rano mieliśmy atak małp też na bazę. Rozstały, możesz pokazać siatkę, jak wygląda. Chciały na nas okraść. A dzisiaj już nie działa. Boję się, że zepsułem mikrofon. Wydolił się. Tam żawka, ona głęboko wchodzi we wszystko, wiesz co chodzi? Tam, ale na szczęście wziąłem zapasowy, więc możesz tego użyć, nie? Ale nie chcę zrobić drugiego. Wczoraj na tych Big Falls'ach ze sprzętem była misja mocna. I naszego przyjaciela już nie ma. Trzy dni z nami siedział, trzy dni był tutaj. Look how awesome that is. Przyszedł pod nasz kamp hipopotam. To jest f***ing rzadkie. Go tak. Dupsko. Tak przytulił. Tak. Ale takie tu ścieżki, jak biegają, tak śmiesznie to wygląda. Do you think he's alone? Definitely alone. And you don't often see them foraging in the daytime. So what you see here is uncommon behavior. Według statystyk hipopotamy to najniebezpieczniejsze zwierzęta. A jeden z nich stoi 20 metrów od nas, sam przyszedł. Patrz, jak to wygląda. Zajebiste. No, myślałem, że wytrzymam. Ale nie. Ja kupa. Idę. Dobra, bo w sumie jeszcze nie miałem okazji wam pokazać, jak wygląda robienie kupy tutaj. Kurde, ale tu jest hipopotam, nie? Chcę, żeby przeżyć to sranie. Znalazłem miejsce kawałek od hipopotama. No i teraz trzeba wykopać dziurę. Na tym sobie siądę. Okej. Strasznie mnie to śmieszy, nie wiem dlaczego. Nie wiem, ale po prostu to jest zabawne. Może mnie krokodyl jakiś nie dopadnie. No i załatwione, zakopane. She was there. Sama. Ja widziałem lamparta chyba. It was so close. Fuck. Ja, ale pięknie wygląda. Z lampartą jest tak, że on jak będzie chciał, to w sekundę, stary, położy się w trawie i już go nie widzi. Nie widzisz go, no. Back. You see him? No. In the bush. He's almost invisible. Karol wyczaił lamparta. Dwa razy. Ale jestem dumny z siebie, kurwa. Dwa razy go złapałem. Dwa razy. Piękny, so beautiful. Proszę Państwa, jechaliśmy, ja zacząłem krzyczeć fuck, big cat. Bo zobaczyłem właśnie lamparta, zatrzymaliśmy się, nie było go. I z powrotem jadąc na miejsce, znów w krzaczkach, można było go zobaczyć, świetnie.
To jest moje ulubione zwierzę z Afryki, naprawdę. Nice! Big fight, big fight! Yes! Yes! This is my favorite animal. He looks like a f***ing savage killer. It does, eh? And that, yes! That woman, she's an old, old female that. So you could see the grey in her face. Wow, jaram się najbardziej tym zwierzakiem. Nie za mną. Dużo stary, wiesz, wypatrzyłeś, k***a. Ktoś się zakopał, idziemy mu pomóc. Oh, shit! Hi! Ow. My byliśmy, wiesz, zakopani w takich 10 razy gorszych warunkach, teraz jesteśmy, wiesz, już tacy pomożemy, pomożemy wam. Nice, we got it! I wreszcie, proszę państwa, przenieśliśmy się do luksusowych domków. Wreszcie jakaś cywilizacja. Zobaczcie. Takie domki mamy teraz. No i taki tylko. Fajnie, no. Upload 03. Nie ma tragedii. Ale nie jest też coś tutaj zajebistego, nie? No dzisiaj właśnie dwa aktywności mamy. Jedna będzie tylko u Pateca do zobaczenia. Był to bungee jump, skok na bungee, już Patec z nią skończył. Jak było? Zajebiście, mega kozacko, teraz idziemy na swinga, nie? Teraz już we dwójkę. Tak. Stary, ale będzie konkret tutaj. Siu. Ale jestem zesrany! Ej, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Wow, ale zajebiście! Zapomniałem, jak skakanie jest po prostu cudowne. Ha, ale stos. Zajebiście, stary. Mega zajebiota. Zapomniałem już, jak to jest fajnie, wiesz, być w powietrzu, nie? Portek obsrany trochę? Troszeczkę, ale to taka sekundka właśnie, a później fajnie, nie? Ale stary zajebioza, to jest nieprawdopodobne. 3, 2, 1, go! To jest super! Kurczę, Vera, szkoda, że cię tu nie ma, naprawdę. Ty kochasz takie rzeczy, a tutaj, tutaj by ci się podobało, muszę przyznać. Ja tutaj rozbujałem. Stary, kozacko, on jest... Yes. No nie, ale chciałoby się jeszcze raz? Ja ma stary, idziemy na skoki niebawem. Idziemy, musimy, musimy. Byliśmy w buszu przez tam o 17 dni, to teraz 2 dni turystyczne nam są potrzebne i właśnie takie rzeczy są zajebiste. Z nim tutaj większość biznesu opierała się na turystyce, która leży w tym momencie. Jest zresztą, jak widzicie, przez cały wyjazd byliśmy wszędzie sami, a wcale nie kupowaliśmy prywatnych, nie wiem, lodży czy prywatnych samochodów, tylko po prostu nie ma nigdzie ludzi. No i proszę bardzo, znów to piękne miejsce i znów chciałbym tutaj być z Werą. Mówię, że fajnie by tu było właśnie z dziewczynami, nie? Siapa, brada. Idziemy do fryzjera, może tutaj powiem, że więcej będzie u mnie, nie? No. Tak, ja tylko przebitkę wrzucę, proszę państwa, tak się prezentuje. Jest ogólnie dobrze, ale niedobrze jest u Pateca. Tego dnia był piątek, więc oczywiście, no nie mogliśmy sobie odmówić. Musieliśmy pójść na jakąś lokalną imprezkę i zobaczyć po prostu, jak ludzie tutaj się bawią. Proszę państwa, Patec. Jest, mamy jednego, mamy. Patec wszystko gubi na tym wyjeździe. 4 dni temu zgubił Lennermana, czyli takiego scyzory, który znalazł. Dobrze. Znaleziony jest, proszę państwa. Ale teraz nie mam kopru na przykład, nie? A jest 6 rano, więc tak zaczynamy dzisiaj przygodę. Dzisiaj mamy w sumie najcięższą rzecz chyba, taką pod względem wysiłkowym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Proszę państwa, wyruszamy, wyruszamy. Wczoraj mogłem utonąć pod ilości alkoholu dzisiaj. Dzisiaj jak utonę w tej wodzie, to przynajmniej się coś tam wyrówna poziom. Powoli, powoli. Powoli, powoli, brada. Yeah. Tutaj się zaczyna bardzo stromo robić. Proszę państwa, idziemy. Mamy wiosła, mamy uśmiechy. Tutaj Victoria Falls, patrzcie, jakie duże. Żartowałem. Ale zajebista drabina. Rafting. Będziemy próbowali pokonać dół rzeki Zambezi. Where should we go? Strong one. Strong ones in front. Yeah, in the front. Shot. Crazy ones in the front. My turn. Jest sezon suchy, taką podróż można zacząć od samego Wigwo, od samego początku. Teraz niestety poziom rzeki jest dużo wyższy i musieliśmy zacząć w połowie.
Okej, kolejny rapid. Ale stary, zajebiście to wygląda. Wow. Lepiej p***a, lepiej tą falę. To, co przed chwilą widzieliście, było dla mnie naprawdę przerażający moment. I zobaczyłem GoPro i policzyłem, byłem 14 sekund pod wodą. Byłem w jakimś wirze, nie mogłem wypłynąć. Mogłoby się wydawać, że kurczę, 14 sekund, co to jest? Ale gdy walczysz i z całych sił próbujesz się wydostać, uwierzcie, 14 sekund jest naprawdę wiecznością. Miałem wrażenie, że się topię i to tak na poważnie. Ja pierdzie. Thank you guys for taxi. Water taxi. To było grube, co? Stary, byłem pod wodą. To mi się wydawało, że z pół minuty. Nie mogłem wypłynąć. Tak mnie przemieniło. Stary, ja myślałem, że tonę, no. Kamizelki coś takiego, samobójstwo. Kamizelki coś tego. Bo nie ma stan zero. Proszę państwa, kolejna walka będzie. Wow, ale naprawdę te widoczki dają tyle uroku. Czuję się jak w grze, musimy pokonać stary rzekę, to jest misja, nie? Ej, facet właśnie dopiero teraz to zauważył, a ja tego nie widziałem, nie? Zgubione, stary. To znaczy, że było, stary, grubo, jak wiesz, rozwaliło GoPro, to mogłem dostać każdy coś, nie? Można w ogóle na taki rafting iść na 5 dni. Robi się wtedy 140 km i właśnie w trakcie tego na przykład się śpi na tej plaży. Takie piękne widoczki, że to szok. I wszędzie, proszę państwa, takie wodospady. Wszędzie. Zajebioza, stary. Mega koza. Stary. No słuchajcie, nie nagrywało się, nie mówiliśmy, ale właśnie pateca aligator i krokodyl znaczy zaatakował. Ale wyszedł z tego cały. Jedyne co to koszule, ale nie chcecie wiedzieć, jak ten krokodyl wygląda, nie? Proszę zobaczyć. Tutaj te schody takie zrobione. Też są tak bardzo, bardzo na przypale ta drabina. Moi drodzy, w ogóle nie pokazywałem wam, ale to miałem przy sobie. To są baterie i teraz mieliśmy tak. To jest jedna bateria do 360 i jedna bateria do zwykłego GoPro. I to jest jeszcze jeden woreczek strunowy, a w środku ma jeszcze jeden woreczek i to już nie strunowy, tylko taki zgrzany zapalniczką. Także i przetrwało. Byłem pod wodą długo i jest całe suche. Na tym wyjeździe kilka strat już jest. Jak widzieliście, GoPro 360 całkiem stracone, z GoPro to 9 też chyba raczej na straty spisane. I patrzę co mikrofon. Troszkę strat jest, no. Ej, przejęliśmy tutaj sobie hotel, zobaczcie to. Członek ekipy! Minimak w telewizorze, stary. Nawet w Afryce. Ale stary, do nuty swojej, skóry. Nie czułem się tak dziwnie zestresowany. Przysięgam, nigdy nie miałem takiego czegoś. Ekipa. Fuck man, it is so crazy. Mini Mike. Widzek już gotowy. Tak to już, stary, jak szybko. Właśnie, Mini Mike mówił, że wręcz to go męczyło, że on się nie cieszy, że zawalczy. Od razu chwyta go Big Jack, żeby... Yeah! Yes! Dawaj, kończ. Nice. To chodziło. Oh. When they're exchanging shots, Michael has better. 2 minuty tej drugiej rundy i nie było. Oh. Pieca też świadczy fakt, że aż tutaj ma... Dojczko! That's it, boy. Lekker, guys. That's your song playing in the background. Yes, right? Yes. Nice. But it was good fight. Yeah, good fight. Cool. Jest ten. Brawo! Again! Now we
fucking party! Yes! Pesket! Fuck, I was... Nice! Nice. Well done, gents. Well done. That's your homie. Well done. Yes. Well done. Well done. Are you also a bit emotional, eh? Yes. Well done. Now? Well done. Well done. Well done. Warto 45, jeżeli chcemy wykonać nasz przemocny plan, musimy się zbierać. Nie jest łatwo. Za mało tego snu. Więc wyjeżdżamy. Dzisiaj plan dotrzeć do granicy z RPO. Jedziemy cały czas i nie minęliśmy nic. Tylko jak nic, mówię, nic. Tylko policja nas zatrzymywała, żeby wsiąść łapówkę. A to jest prawda, bo mnie zatrzymywali nas i pytają się. I chcą piwko, chcą fajkę, cokolwiek. Please, mama, just take this letter. I'm comfortable to go big. I want to go back. Please, man, we're running late today. Thank you. Thank you. Odbywałeś? No teraz pod koniec nie, ale chyba przypał. Co jest grane? Ziom nas nie chciał przepuścić i chciał wymusić na nas łapówkę. To jest nieprawdopodobne w tym kraju, naprawdę. Grube to jest. Nie dasz im łapówki, nie przepuszczam cię, musieliśmy im dać, nie? Co jest w ogóle grane? To jest przykre, nie? Bo przez to właśnie ten kraj ma takie problemy. Przez tak dużą korupcję, nie? Korupcję, którą wymuszają pracownicy wręcz. Nie przepuszczam cię, jak im nie zapłacisz. Na szczęście już przejechaliśmy. Jesteśmy w RPA, więc teraz już jesteśmy na terytorium Kairena, można tak rzec. Jesteśmy bezpieczni, już wiemy, że dotrzemy do domu. Dzisiaj cały dzień w podróży, calutki. Ponad 10 godzin dzisiaj podróży. Jesteśmy w takim miejscu, każdy z nas ma po jednym domku i dzisiaj po prostu odpoczywamy. Ta podróż była ciężka, też po walce minimajka mało spaliśmy, bo o 5 już wyjechaliśmy, a walka była chyba do 1, więc dzisiaj dzień odpoczywania, a jutro lecimy pozwiedzać trochę South Afrykę, bo jeszcze w RPA właśnie nic nie zobaczyliśmy. Jak przyjechaliśmy, to od razu była jazda do Botswany, więc tu jeszcze troszkę pokuszujemy. No i moi drodzy, kolejny dzień, coś ten obiektyw się pobrudził. Dzisiaj lecimy do Kruger's Parku, czyli tego parku tutaj w Afryce Południowej, w RPA. Co jest ciekawe, to że tutaj wszystko jest bardziej cywilizowane, na przykład jest droga asfaltowa. I tak będzie przez większą część tego tutaj parku właśnie. Jeśli chodzi o pogodę, to w sumie mieliśmy farta, oprócz tego jednego epizodu, gdzie przez 3 czy 4 dni cały czas padało i uciekaliśmy przed deszczem. No to rzeczywiście mieliśmy dobrą pogodę. Where did we get it? This. From this gentleman over here. It's paid or what? No, we must pay for it. It's 35 rand. Okay. RPA infrastruktura jest o niebo lepsza, więc zatrzymywaliśmy się w jakichś miejscach, gdzie mogliśmy sobie zrobić grilla, można było kupić sobie napoje, no luksus. To attach them, it actually makes their meat very bad, very horrible. Widać dużą różnicę, nie? Jesteśmy po środku parku, a tu jest wszystko. Stacja benzynowa, więc zupełnie coś innego niż to, co przeżyliśmy do tej pory. Wszystko, lody, napoje, wszystko. W kolejnym się zatrzymaliśmy, takim miejscu tutaj. Tutaj są domki i też jest restauracja, właśnie w niej zjemy, ale jaki jest widok. Tego wieczoru nasze plany się troszkę zmieniły i pojechaliśmy spać w bardzo ciekawe miejsce. Odwiedziliśmy rodzinę Kairena, więc nocujemy w namiotach naszych oczywiście pięknych, a tam jest dom Kairena i po prostu odwiedziliśmy go, poznaliśmy rodzinkę, jego dzieci, fajnie, mega zajawa. And this type of lodge, how much for it? What do you think? This you can pick up right now. If you offer them 3.5 million, they'll take it. Okay. This was the one where Jacob stayed. Yeah. To jest jedno z moich większych marzeń, żeby kupić sobie chatę w jakimś ciepłym miejscu i móc w zimę, jak jest w Polsce zima, uciekać właśnie do tego miejsca. I to jest fajna destynacja. Kurczę, kto wie, może kiedyś. Bardzo to jest ciekawe. Cieszę się, że też w tym tripie mieliśmy okazję dowiedzieć się troszkę o takich rzeczach, trochę bardziej biznesowych, nie? Przez te 20 dni mieliśmy okazję zobaczyć, jak działa Afryka, powiedzmy, z perspektywy lokalsów, z perspektywy właśnie osób, którzy są przewodnikami, którzy pracują w buszu i pokazują ludziom rzeczy, którzy też szkolą innych przewodników.
Stanów, a dzisiaj będzie to bardzo ciekawa strona, bo poznamy, jak działają antykłusownicy, antypoachers, więc na każdym etapie właściwie dowiadywaliśmy się, że wszędzie są kłusownicy, wszędzie po prostu zabijają zwierzęta dla kasy, a teraz poznamy ludzi, którzy z tym walczą. K***a, najlepszy dzień moim zdaniem, jeden z lepszych dni, jakie tutaj będziemy mieli. To jest, proszę Państwa, dom, w którym tutaj mieszkają i my też tu będziemy mieszkać. There's like a luxury for us after this trip. Zaraz gramy w kamień, papier, kto tutaj śpi, a będą spały też z nami gekony. Zobaczcie, jakie duże. Jeden teraz tu jest, ale dwa są za lodówką, jak coś. Gekon najlepszy przyjaciel w pokoju, bo wpierdala komary i muchy, nie? Więc generalnie chcesz je mieć. Siema, zioma. Siema. To nie jest jakieś miejsce, które nie wiem, można wynająć, czy do którego można się zgłosić. Nie ma takiej opcji. Tutaj po prostu tylko i wyłącznie jesteśmy dzięki Kajenowi, że on zna Konrada. So this is made out of the snares, traps. Niesamowite. To jest sztuka. If someone got some snares, he can put the snare. His tag. This is a canine puma, and James was a volunteer that stayed with us for a while. How long it take you to build it? This has been, I would say, about 5 or 6 years. Shit. And how it work? How this snare work? Let me show you where the animal walks through. Okay, so when the animal come inside, it will tie it up and himself. And he will like. Die because of breathing, yeah? So this is really hard to spot. It's not easy to spot. Yeah. Niesamowite, jaki to ma też przekaz. To jest sztuka, nie? Taka już naprawdę przepiękna. I ma niesamowity przekaz, bardzo, bardzo fajny. Mają tutaj wiele psów i każdy z nich ma swoje zadanie. Jedne szukają właśnie tych pułapek, drugie szukają na przykład amunicji, inne jeszcze węszą za ludźmi i tak dalej. And how long it takes to train dog? For a fully deployed and operational dog, it takes about a year. This was most likely set for elephant or rhino. Yeah, it looks like for like some a big, big animal. Retired is an old boy. You are the horse woman, okay. Like horse girl. You like horses, yes? I love horses. Tak, w sumie tak jak patrzę, to prawie każdy prawie ma tutaj broń przy sobie, nie? So this is interesting with horse. While you're riding a horse, it's like actually animals are not afraid of you, yeah? Yeah. That's interesting. They're a lot more relaxed around horses, so you can get a lot closer to them. This is our kit room and our lecture room at the top, or our dog box. To jest, proszę Państwa, pies właśnie Ani, który umie wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, tropić amunicję, ludzi. He saved your life three times, you said. Nice. A couple of times. To be honest, I'm a little bit afraid of. After you said what he is trained for, I'm a little bit scared, but yeah, that's fine. Mocne, zbudowali to sami, to jest ich. I to jest ich taka szkoła, tutaj się uczą. Mieliśmy iść na spacer, a się okazało, że jest akcja prawdziwa. Okay, so we just got a call out from one of our units up in the mountain that there's poachers there with their dogs. So we've just been called out as backup. We're gonna be shooting, we don't wanna shoot our own dogs. Yes, of course. Psy są kłusowników i dlatego jedziemy bez psów naszych, bo może się okazać, że będą strzelali do tych psów i mogłyby nasze oberwać. Jak zapierdalamy, stary. Miejsce akcji, tam się będzie działo teraz. Jedziemy teraz 100 na godzinę! 100 na godzinę, stary, jedziemy! Rozumiesz, k***a? Kłusownicy przed tym, jak idą na takie polowanie z psami, to głodzą je przez kilka dni, żeby te psy były po prostu bardziej żądne mięsa po prostu, nie? And this is the sniper rifle. Designed to shoot really long distance, so it's got 2.38, 7.62 by 51 cal, and this I can shoot up to a kilometer away. We already have 4 field rangers in this mountain now. Okay, they are following the sound of where the poachers and the dogs were. Problem is that these poachers are using dogs. We normally destroy the dogs. Okay, we shoot them on sight. Okay, you can roll the camera. Okay, it's up to you guys what you want to film, what you don't want to film. But all I'm saying is that don't get in front of the barrel of this rifle if I'm working with it, okay?
see any dogs. Yeah, Void, I was wondering maybe I should put a couple of shots off just to get these guys to move out of the area. Loaded, ready to go? Higher up, yeah. Cliff. Yeah, yeah. Yes. Is it good? Onto the cliffs, yeah? Yeah. Making your enemy understand that they mustn't even come here in the first place. They must leave you alone and go somewhere else. If the criminals know, do not come here. Leave this place alone. Then it's the best way to fight a war. Yes, because when there is... the criminals stay away in the first place. So that shoot, the rounds that we fired now was just to inform them that, listen, we are armed, we are in the area, so get the fuck out of here. Mocne. Konrad właśnie nie tylko pomaga tutaj łapać kusowników, ale też pomaga ludziom, nie? Jeżeli ktoś ma jakiś problem, ktoś coś ukradnie, ktoś się gdzieś włamie, oni też jadą. Są ochroną taką ogólną. Teraz właśnie zatrzymaliśmy się, żeby zrobić mały patrol. Jesteśmy w miejscu, gdzie tutaj są wszędzie farmy i zgniłe owoce po prostu farmerzy rzucają tu na środek. Dużo przychodzi zwierząt, sobie je wcina, no i też dużo kusowników rozkłada tutaj pułapki. Oh shit! So this is what you do when there you find the poacher. You boli nawet jak stary, wiesz. Tylko, no. This is a good spot, yeah. Very good spot because there's lots of animals moving, yeah. One of the biggest killers of wild animals in Africa is a simple piece of wire, steel wire, okay. Where they make the traps with this, yes, the snares yes. with it. Because they will kill 20-30 animals in one night. And take all of that meat out and sell it to make money with. Exactly what we want. We don't want to find the wire here now. Whoa! Whoa, guys, stop! Anti-poaching, stop! Do not move, okay? Drop your kalemba. Drop it. Where your cards? Drop it! What work are you doing here, guys? We are cutting small sticks. Small sticks to for what? For to support the trees, that lemon tree. Your bag. Bring your bag, yeah? Okay, so we're anti-poaching security, all right? Konkretna akcja, konkretna. Okay. Okay, clear. Open that, please. Okay, I'm trying to get pictures of you guys. Okay. Smile. My name is Konrad. I'm from Canine Conservation, anti-poaching. Okay. So we are patrolling around, okay? If we find you guys with the wires, the bamba, you. Okay. I want to check your bag, please. If you can empty out your bag for me, thank you. That guy, oh brother, you are a serious. He's a seller, you see. Eh, you are serious right there. So you are the operator, eh? Yeah. Cała siata jarania tutaj. Good quality. All right, gentlemen, thank you, but don't pick up your fingers wet. Wait for us to go first, okay? Przed wami jest właśnie dzień 21, ostatni z naszej wyprawy. W sumie cały dzień siedzieliśmy w aucie i jechaliśmy na lotnisko, ale po drodze zahaczyliśmy o parę fajnych miejscówek, zresztą patrzcie to. To jest po prostu przepiękne i tak też zapamiętałem całą Afrykę. Wszystko było piękne, w sensie te krajobrazy, natura, zwierzęta, wow. 21 dni tylko w trójkę, to było też niesamowite, nie? Był to mój taki najdłuższy trip, w którym cały czas byliśmy w podróży, no bo praktycznie co 2-3 dni zmienialiśmy miejscówki. Dla mnie to było życie na walizka, dla Pateca życie z plecakiem, a wracając jeszcze właśnie do długości tripa, to przyznam się, że tak po 16-17 dniach miałem taki kryzysowy moment, bo strasznie już tęskniłem. Ilość kilometrów, którą przejechaliśmy, którą teraz widzicie, bo nie pamiętam dokładnie, doświadczenia, które przeżyliśmy i ludzie, których poznaliśmy, wow. To był niesamowity trip. Oby takich więcej.